Witamy serdecznie w programie Łowcy Nagród. Dzisiaj mała niespodzianka. Jak widzicie, nie ma jeszcze tutaj z nami Moniki, ale Monika obiecała, że do Was dojedzie, dlatego tutaj przez chwilę przynajmniej macie przyjemność spotkać się z głosem. Z tajemniczym głosem, który poprowadzi dzisiaj ten program. Oczywiście nie cały, bo tak jak mówię, Monika do nas tutaj dojedzie. Ale niestety jest to program na żywo, więc różne przygody mogą nas spotkać w tym czasie, dlatego postanowiliśmy, że zaczniemy głosem. Głosem człowieka, który jest tak naprawdę reżyserem tego programu, a dzisiaj musi chociaż przez chwilę jako swój głos włączyć się w jego produkcję. Więc mamy tutaj, jak widzicie, przysłowie, należy uzupełnić brakujące litery i odczytać przysłowie. Do wygrania mamy 50 zł. A żeby zgłosić się do naszego programu, wystarczy wybrać numer 704 304 304. Słuchajcie, 50 zł do wygrania, bardzo proste przysłowie. No dzisiaj trochę stałem się ofiarą swoich zagadek, ponieważ sam te zagadki przygotowywałem i nie miałem zielonego pojęcia, że będę musiał pomóc Wam je rozszyfrować. Nie jest jeszcze tak trudno, bo to jest sam początek naszego programu. Później oczywiście będzie trochę trudniej. Może na początku powiemy, jaki jest regulamin naszego programu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. Aby dostać się na antenę, wystarczy wybrać numer 704 304 304. Odpowiedzieć na pytanie, które usłyszycie w swoim telefonie i wówczas możecie dostać się do naszego studia, jeżeli oczywiście traficie na otwartą linię. A jeżeli traficie na otwartą linię, musicie odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe i wtedy stajecie przed szansą wygrania 50 zł, a szczegóły regulaminu na stronie www.łowcynagród.com. No dobrze, czy mamy już pierwszą propozycję? Jest to bardzo, bardzo, bardzo proste przysłowie. Trochę ciężko mi jest podpowiadać, bo zazwyczaj jest tak, że to my układamy zagadki i prezenterki czy prezenterzy nie znają odpowiedzi na naszą zagadkę, więc razem z Wami rozwiązują. Ja natomiast wiem, jaka jest odpowiedź, więc nie jest mi wcale trudno, więc nie będę oczywiście tego ukrywał, ale jeżeli się postaracie, to na pewno komuś już za moment uda się rozdać 50 zł. Tutaj dostałem informację, że dlatego mnie nie widać, kochani, bo jestem tak gruby, że po prostu się nie mieszczę przed kamerą. Nie jest to do końca prawdą, ale myślę, że nie jestem na tyle fotogeniczny jak Monika, czy Paulina na przykład, czy Ania, czy Asia, żeby się prezentować przed Wami. No moja rola na szczęście jest inna, ale moją rolą też jest i ogromną przyjemnością byłoby to, żeby rozdać komuś 50 zł. Słuchajcie, po raz pierwszy stoję przed szansą rozdania 50 zł, bo tak naprawdę zawsze to dziewczyny te pieniądze rozdają i teraz ja mogę rozdać Wam pieniądze, więc jeżeli chcecie od reżysera programu otrzymać 50 zł, to macie niepowtarzalną szansę. Warunek jest jeden. Należy podać odpowiedź na pytanie, czyli uzupełnić brakujące litery i odczytać przysłowie. Przysłowie, tak jak mówię, znane polskie, nie jest to jakieś przysłowie zbyt skomplikowane, jedyna trudność tak naprawdę polega na tym, że w dzisiejszych czasach te przysłowia jakoś tam za mocno nie są przez nas przyswajane. Zresztą ja też korzystam z telefonu i raczej tych przysłów to teraz się nie korzysta, chyba że się jedzie do babci, dziadka i wtedy na przykład słyszymy jakieś właśnie przysłowie typu, nie wiem, o, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, tak? Natomiast młodzież dzisiejsza raczej z przysłów nie korzysta. Mam nadzieję, że przed telewizorem jest kilku starszych graczy, dla których przysłowia to nie problem. No jedyny problem, tak jak mówię, polega tu na tym, że są brakujące miejsca, tak? Są brakujące miejsca, w które trzeba wstawić literki, no ale myślę, że po pierwszym, drugim wyrazie już powinniście się domyśleć, o co chodzi. Zaraz sprawdzimy, mam nadzieję, że za chwilę miał gracza. Halo, halo! Nie ma, słuchajcie, jeszcze gracza, nie ma gracza. A ja już bym chciał usłyszeć, bo chciałem wreszcie rozdać pieniądze. Zobaczcie, jak one fajnie szeleszczą. O, te pieniądze, tutaj całą kupkę mam dzisiaj, żeby przekazać Monice. Mam nadzieję, że Monika już zaraz do Was dotrze. Tak jak mówię, to są uroki programów na żywo. Programy na żywo polegają na tym, że tutaj nie da się zrobić cięcia, nie da się nic zmienić. Po prostu, jak jest start, to jest start.
Halo, halo, mamy telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę? Dla chcącego nic trudnego. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie, jak najbardziej. 50 zł wędruje do pani. No i cóż, zapraszam w takim razie do kolejnej zagadki. Teraz za chwilę brawa dla pani. Mam wrażenie, że to taki dosyć znajomy głos, więc i przy okazji, no nie chciałbym pani urazić, ale taki chyba trochę starszy głos, więc pewnie dlatego pani doskonale poradziła sobie z tym przysłowiem. Drugie przysłowie już przed nami, również za 50 zł. No tu powiem wam szczerze, już wam trochę zagadkę utrudniłem, więc już raczej tak łatwo nie będzie. Ale mam nadzieję, że również szybko poradzicie sobie z zagadką. Czemu nie? Jakby co, powiem wam szczerze, siedzę sobie tutaj na tej plaży u dziewczyn i tu jest całkiem przyjemnie. U nas w reżyserce nie jest aż tak chłodno jak tutaj. Tu jest pięknie, 20 stopni, klima na schodzie. Można sobie siedzieć i z wami te zagadki rozwiązywać. Nie wiem, jak jest u was w domu, w Warszawie. Tutaj u nas jest straszny upał, więc pewnie wiele, wiele, wiele osób w tym momencie sobie spaceruje gdzieś po parku i nie ma czasu na zajmowanie się naszymi zagadkami. Więc jeżeli ktoś, któryś z was, chłopak, dziewczyna z dużej, małej miejscowości, usłyszałem, że uraziłem panią, ale nie, na szczęście nie. Dobrze, wracamy do tematu. Druga zagadka, 50 zł do wygrania. Troszkę chyba więcej nawet wolnych miejsc niż było. Czy trudniejsze przysłowie od tamtego? Chyba podobnej wagi, no. Skomplikowane będą później, to wam obiecuję. Dzisiaj przygotowałem mnóstwo zagadek, ale nie wiedziałem jeszcze, kiedy przygotowywałem zagadki, że nie będzie tutaj Moniki, że będę musiał sam się z nimi trochę uporać. No ale cóż, taka jest rola reżysera programu, że musi czasami wejść i po prostu wcielić się w prezentera. Na szczęście nie muszę robić tego wizualnie, mogę zrobić to tylko dźwiękowo. Więc z ogromną przyjemnością za chwilę komuś przekażę 50 zł. Przed chwilą była pani wygrała 50 zł. To jest dobra myśl, słuchajcie, dobra myśl z reżyserki pada od naszego realizatora Kuby, żeby trochę powiększyć. Może powiększmy rzeczywiście zagadkę, bo ja nie wiem, jak jest u was w domach. Nie wiem, Kuba, to jest... Ile cali ma ten monitor? 18, 19? 21. No, 21 cali. No to nie jest jakiś to największy. Powiem ci szczerze, że tu ta zagadka wcale nie jest za dobrze widoczna, a on stoi też tak jakieś na oko 10 metrów ode mnie. Więc no, rzeczywiście, dziewczyny tu mają problem, powiem ci. Ja zawsze myślałem, że jak one chcą, żeby zagadkę powiększyć, to po prostu tak kombinują i tak dalej. Ale jednak nie, jest to dosyć małe, teraz powiększyłeś, więc jest trochę lepiej. No mam nadzieję, że państwo w domach mają trochę większe telewizory. Ja w domu mam na pewno większy. Chociaż też jest bliżej mnie, więc może nie jest to aż taka różnica. Dobra. Nie ma co gadać, słuchajcie, nie ma co gadać. Trzeba wygrywać pieniądze. Kolejne 50 zł może trafić do kogoś. Tak naprawdę dla mnie to jest bez znaczenia, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy jest dużej, czy ma jej miejscowości, czy ma lat. No, ważne, żeby miała 18, tak? A czy ma lat 20, czy 80, to tak naprawdę nie ma dla mnie najmniejszej różnicy. Ważne jest, żeby ta osoba chciała wygrać pieniądze, je wygrała. Ja z ogromną przyjemnością te pieniądze oczywiście przekażę. Już za moment 50 zł. Dla kogo? Co należy zrobić? Wybrać nasz numer, czyli 704-304-304. Bez różnicy, czy z telefonu stacjonarnego, czy z telefonu komórkowego. Każdy ma taką samą szansę na to, żeby już za moment to jedno połączenie przekuć w swój sukces. No niewątpliwie za 50 zł może nie są to największe pieniądze, ale tak naprawdę też nie jest to jakaś strasznie wielka rzecz, sprawa do zrobienia, żeby te pieniądze zarobić. Chyba w łatwiejszy sposób tych pieniędzy nie da się zarobić, szczerze mówiąc, no chyba, że znajdziecie je na ulicy, no ale to nie zawsze 50 zł rośnie na chodniku. Mamy odpowiedź, czy nie mamy? Jest tam ktoś? Jeżeli jedna osoba jest przed telewizorem, to ja na taką osobę czekam. Może być ta pani, która już wygrała przed chwilą, może być ktoś całkiem nowy, może być ktoś na przykład, kto w tym momencie przed telewizorem siedzi i twierdzi, że nigdy w życiu nic nie wygrał. No to właśnie może jest ten moment, żeby przekonać się, że i do ciebie czasami może uśmiechnąć się szczęście i wygrasz pieniądze. 50 zł? 50 zł to jest dobry, może nie rozpoczęcie dnia, ponieważ jesteśmy już w połowie tego dnia, ale na pewno na przykład dobre zakończenie, bo wielu z was może właśnie w tym momencie wyszło z pracy, może wielu z was właśnie wróciło ze spaceru, bo już słońce wam dało się tak we znaki, że stwierdziliście, że nie, dłużej siedzieć już nie zamierzam. No to może przyszedłeś, przygotowujesz właśnie obiad,
dla siebie i dla rodziny i może właśnie w tym momencie warto sięgnąć na chwilę po telefon i odebrać 50 zł. Jak to zrobić? Przypominam, 704-304-304 to jeden jedyny numer telefonu, który doprowadzi się do nas do programu. No a druga rzecz, która jest dla Ciebie w miarę istotna, to to, że musisz znać odpowiedź. Odpowiedź na naszą zagadkę, czyli musisz uzupełnić litery i odczytać przysłowie. Przysłowie, uwierzcie mi, jest chyba bardzo proste, nawet mogę powiedzieć. Bardzo na pewno znane. No ale brakujące litery mogą niektórych zmylić. Mogą niektórych zmylić, więc może warto, nie wiem, poszukać w internecie, może warto zapytać kogoś starszego, obok babcie, dziadka, rodziców, no kogoś, kto tak naprawdę jakoś z tymi przysłowiami był w stanie się w życiu spotkać i skonfrontować, tak? Bo tak jak mówię, młodsi ludzie raczej te przysłowia to traktują trochę po macoszemu, raczej teraz się przysłów nie używa. No, przynajmniej ja, powiem szczerze, od kilku lat nie pamiętam, żebym do kogoś w moim wieku, a nie jestem aż taki stary, w moim wieku, czy do osoby młodszej ode mnie powiedział coś w stylu, nie wiem, baba z wozu koniom lżej, tak? Kiedyś, jak byłem mały, to pamiętam cały czas tam, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał i kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. Przysłowia, które cały czas gdzieś tam w szkole miały miejsce, no. I cóż, widzę, że jest jednak trochę trudniej, czyli, no widzicie, to nie jest tak, że my na przykład przygotowujemy sobie zagadki, tak jak dzisiaj zrobiliśmy to po porannym programie, przygotowaliśmy od razu zagadki, czyli wypoczęci po porannej kawie, pełni wigoru. No, a jednak teraz jest taka godzina, że ludzie przychodzą do domu zmęczeni pewnie słońcem i mówią, no słabo jest, jestem zmęczony, pójdę się położę, odpocznę, ale słuchajcie, może zimna woda, może słuchajcie, szklanka zimnej wody by Wam się przydała teraz po to. Tutaj jest taki pomysł, żeby mnie pokazać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ponieważ jestem bez make-upu. Mam nadzieję, że Monika zaraz będzie, więc nie będziecie musieli mnie pokazać. Bo brakuje mi tu tak naprawdę tylko na tej plaży jeszcze leżaczka, żeby sobie poleżeć. Na szczęście parawanu żadnego nie potrzebujemy, bo nie ma tutaj wiatru. Kuba stwierdził, że wkluczył mi rękę, żebyście widzieli, że ja to naprawdę jestem na tej plaży. Więc zaraz zobaczcie moją dłoń. I będziecie pewni, że można zadzwonić, że można wygrać. Zresztą już dzisiaj jedna pani wygrała, z tego co wiem. Jak miała na imię pani Kuba? Pani Wiesława. Pani Wiesława już dzisiaj wygrała. Czyli pani Wiesława może dzwonić i wygrywać. Przypomnę nasz numer telefonu. 704-304-304. O. To jest, słuchajcie, nasz numer telefonu. Wesoła ręka, która Wam pokazuje. Pokazał Wam 7. Czekajcie, o. A, nie mogę. Nie mogę. Dobra, to jest moja dłoń. Poczekajcie. Dobra, dobry pomysł, słyszę z realizacji. Zaraz Wam coś pokażę, żebyście wiedzieli, że program jest na żywo, że tu cały czas coś się dzieje. To nie jest tak, że to było planowane, bo to nie było planowane w żaden sposób. Po prostu Monika zadzwoniła, powiedziała, że się niestety musi trochę spóźnić, nie ze swojej winy, więc stwierdziliśmy, że no cóż, do wyboru mamy albo puścić jakąś powtórkę jakiegoś programu, albo po prostu, oczywiście nie naszego, bo nasz program jest na żywo, ale mówię, na przykład jakieś kabarety czy coś takiego, co zazwyczaj telewizje mają w swoich zbiorach jako rzeczy, które puszczają właśnie w takich momentach, albo zrobić program. Postanowiliśmy Wam rozdać pieniądze i zrobić program i teraz się do Was uśmiechamy. O. Uśmiechamy się do Was, słuchajcie. Kto chce 50 zł? Ta ręka chce komuś wręczyć 50 zł. Zobaczcie. To jest 50 zł. Ta ręka Wam daje 50 zł. Widzicie, nawet nie mam za bardzo obycia z kamerą, no. Ale 50 zł od uśmiechniętej ręki jak najbardziej. Kochani, czekam na gracza. Ta dłoń czeka na gracza, żeby go zaraz tak chwycić, wyciągnąć od niego odpowiedź i rozdać mu 50 zł. Kto jest za tym? Jeżeli oglądacie nasz program i jesteście za, to czekam na Wasze telefony i za chwilę komuś te 50 zł wręczymy. Przypomnę, 704-304-304. Dzisiaj całkowita zamiana ról. Jako prezenterka, raczej prezenter jestem ja, czyli reżyser i moja sprawna dłoń. Jako reżyser jest dzisiaj realizator,
a prezenterki dzisiaj nie ma, więc jestem zadowolony, bo zarobię jej garze. O, co wy na to? Podzielę się z wami, słuchajcie, podzielę się tą garzą z wami, ponieważ ja i tak dostanę swoją jako reżyser, no bo swoją rolę tu wypełniam, tak czy nie? Dobra, słuchajcie, 50 zł jak najbardziej tu jest. O, widzicie dłoń? Uśmiecha się? Uśmiecha się. Uśmiechnięta dłoń chce właśnie komuś wręczyć 50 zł. A to od was zależy komu. Zobaczcie, te pieniądze lecą do was. I te pieniądze już są odłożone dla kolejnej osoby. Przypominam, przysłowie. Trzeba uzupełnić litery brakujące i odczytać przysłowie. Nie jest lekka praca tej prezenterki, to wam muszę powiedzieć. Na szczęście ja nie musiałem na siebie nakładać make-upu jeszcze, więc to jest chociaż ten plus. Bo z prezenterkami może nie, ale z prezenterami jest tak, że często na przykład... O, halo, halo, mamy telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co za dużo, to niezdrowo. Co za dużo, to niezdrowo. Bardzo dobra odpowiedź. Czy pani już dzisiaj dzwoniła? Ach, proszę pana, tak. No, pani Wiesławo, podoba się pani, jak prowadzę program? Bardzo mi się podoba, tylko na pewno wszystkim by się bardziej podobało, gdyby pan stanął obok zagadki. Nie, wie pani co, bo ze mną to jest jak z przysłowiem. Co za dużo, to niezdrowo. Nie może być za dużo tego dobrego. Gratuluję pani 50 zł, czyli pani Wiesława dzisiaj już w swoim portfelu ma 2,50, czyli razem stóweczka. Stóweczka dla pani Wiesławy jak najbardziej. 2 razy po 50, lecimy z kolejną zagadką. No i kolejne przysłowie. Kolejne przysłowie, które może was doprowadzić do tego, że wy też wzbogacicie się o 50 zł. Niech mi ktoś powie w tym momencie, że 50 zł to są małe pieniądze. Może nie są to, słuchajcie, jakieś największe pieniądze. Oczywiście, no za dużo za to nie kupicie. Ale mimo wszystko, kiedy idziecie do sklepu na przykład, to te 50 zł starczy wam naprawdę na całkiem spore zakupy, takie codzienne. Ale nawet jak budzicie do restauracji, to spokojnie jakieś dwie kawy i dwa dobre ciastka jak najbardziej za 50 zł mogą do was powędrować, więc te pieniądze w tym momencie ta buźka chętnie wam wręczy i tak naprawdę na co je wydacie, to jest wasza sprawa. My nie wnikamy, prawda? My nie wnikamy, na co będą te pieniądze. Będziesz mógł ty też zrobić z nimi co chcesz. Więc wybierz numer 704-304-304 i odbierz gorące 5 dyszy. 50 zł dla kogo? Dla kogo? Słuchajcie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie na pewno, że tu jestem, bo mnie słyszycie przez cały czas. Ja mogę gadać i gadać, bo jestem typem człowieka, który ma słowotok, więc nie sprawia mi problemów ciągłe gadanie, ale powiem szczerze, chętniej bym skupił się na rozwiązywaniu razem z wami zagadek, czyli rozdawać wam pieniądze. Kuba mówi, że no to jest świetny pomysł na program. Może rzeczywiście, może zrobimy tak, że raz w tygodniu napiszcie do naszego szefa i raz w tygodniu zrobimy autorski program Rączki, na przykład weekend, i Rączka będzie rozdawała pieniądze. Co wy na to? Jeżeli jesteście na tak, to piszcie do nas. A jeżeli jesteście na nie albo na tak, ale chcecie po prostu wygrać pieniądze, to wybierzcie numer 704-304-304. Czekam na was. Pamiętajcie, że macie mieć 18 lat. Pamiętajcie, że macie mieć 18 lat. Dobra, skupimy się jeszcze raz, wybierzmy numer, ok? Pojawia się łapka. To znaczy, że w tym momencie powinieneś ty i ty, no i ty też tam dalej, wybierać numer. Jak to zrobić? Bierzecie telefon komórkowy lub stacjonarny i dzwonicie. 704-304-304. No a później, żeby wygrać, to trzeba jeszcze znać odpowiedź na naszą zagadkę, czyli uzupełnić litery i odczytać przysłowie. Tak jak mówię, znane polskie przysłowie, no nie jest to może już tak, chociaż nie, no też jest jeszcze w miarę łatwe. Znaczy, mi ciężko, powiem szczerze, określić, czy jest łatwe, czy nie, ponieważ ja te zagadki przygotowywałem, tak? Więc jeżeli wam będę teraz wmawiał, że dla mnie one są trudne, no to tak nie jest, tak? Więc uczciwie mówię, dla mnie te zagadki są proste. Dla was, czy są proste? Nie wiem, czy są proste, szczerze mówiąc. To zależy. To zależy, kto z tymi przysłowiami się jakoś tam zapoznał w swoim życiu. Mam nadzieję, że wielu z tych przysłów nie słyszeliście za często, bo na przykład
Ja jak byłem mały na przykład, tak jadłem sobie, jadłem ciasteczka i zawsze moja babcia mówiła: co za dużo, to nie jest zdrowo. Oczywiście nie miała takiego męskiego głosu, ale mówiła tak: co za dużo, to nie jest zdrowo. No i tak mi zostało, słuchajcie, więc przysłowie to jest mądrość narodu, jednak tych ciastek chyba trochę za dużo w życiu zjadłem. No ale cóż, no nie jest lekko, nie jest lekko, jest tam chyba jakieś przysłowie, które mówi też o tym właśnie, za błędy się płaci, odpowiada, czy coś takiego. Też nie jestem jakąś alfą i omegą, jak widzicie, i nie wszystkie przysłowia znam jakoś na pamięć. I przygotowujemy się do tego programu i szukamy tych przysłów. Więc cóż, słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy w tym momencie dali 5 chwil. 5 chwil na rozwiązanie zagadki. Tu macie... O, tu. Tu jest piątka, która powoduje to, że za 5 chwil zagadka zniknie. Albo rozwiąże ją łapka, albo rozwiąże się ty. Tak naprawdę to zależy od was. Łapko, będziesz teraz chwilę z widzami, żeby wiedzieli, o, 4 chwile, czyli jeden palec już mógł sobie pójść odpocząć, położył się, a 4 chwile są na to, żeby rozwiązać naszą zagadkę. Zagadka jest dla mnie prosta, dla was niekoniecznie. Uzupełnij litery i odczytaj przysłowie. Żeby się zgłosić do naszego programu, wystarczy wybrać numer 704-304-304. Bez różnicy jest to, czy jest to telefon stacjonarny, czy jest to telefon komórkowy, czy dzwonicie z Piły, z Pisza, czy z Kalisza, czy z Radomia na przykład. Nieważne. Nieważne, czy jesteście chytrą babą z Radomia, czy olbrzymem z Bieszczad. Ważne, że jeżeli macie odpowiedź na pytanie, to macie 4 chwile na to, żeby nam je podać. 3 chwile. Ja wiem, że może ta rączka wam się podoba, fajna jest i w ogóle śmiesznie uśmiechnięta. Natomiast nie wystarczy siedzieć przed telewizorem i krzyczeć: wiem rączko, znam rączko, odpowiedź, to odpowiedź to. Nie, to się niestety nie liczy. Możecie tak wykrzyczeć do mnie tutaj do telefonu, żeby rączka usłyszała. Niestety rączka ma jakieś różne zdolności, jak widzicie, pomaga wam rozwiązać zagadki, umie liczyć, umie się uśmiechać. Natomiast niestety nie posiada zdolności jakichś paranormalnych i nie jest w stanie przenieść się do waszego domu, żeby usłyszeć odpowiedź, którą na przykład właśnie przy obiedzie między jedną a drugą łyżką pomidorowej pod nosem siorbiąc mówicie. No niestety nie. 3 chwile na to, żeby się zgłosić do programu, udzielić odpowiedzi i zgarnąć 50 zł. 2 chwile. O, widzicie, rączka przestała się uśmiechać. A to dlatego zostały 2 chwile. 2 chwile na to, żeby wygrać 50 zł. Bardzo prosty sposób. Nie ukrywajmy, jest to bardzo prosty sposób, no bo tak naprawdę dzisiaj przeglądając ogłoszenia jakieś odnośnie pracy, sam nie szukam, ale gdzieś tam u znajomych na jednym z portali społecznościowych się pokazało ogłoszenie, że szukają do pracy na przykład kelnerów, na weekend kelner, czyli no myślę, że dosyć ciężka praca. Do tego trzeba mieć garnitur, a wy przed telewizorem możecie siedzieć w sandałach i w białych skarpetach. I tak naprawdę płacili 15 zł za godzinę. 15 zł za godzinę, pewnie to jeszcze i tak nie było do ręki, czyli wyjdzie wam jakieś 12. A tu tak naprawdę w ciągu 2 chwil, czyli nie wiem, no w ciągu chwili, no w ciągu nawet chwili możecie zdobyć 50 zł. Czyli w bardzo prosty sposób, przechytrzając wszystkich po kolei sąsiadów z lewej i z prawej strony bloku i tego, co tam zaglądam przez płot, i tego, co mówi, że was pies się załatwia na chodniku, możecie go przechytrzyć i wygrać 50 zł w ciągu 2 chwil. Jednej. Jedna chwila, jest ok, słuchajcie, jest ok, jeszcze zdążycie. Jeszcze zdążycie pod warunkiem, że ktoś ma już gotową odpowiedź, czyli ktoś już uzupełnił litery i wie, jakie to przysłowie. Tylko pamiętajcie, te wolne miejsca. Wpisujecie swoją odpowiedź, tak naprawdę możecie sobie to przerysować na kartkę i po prostu na karteczce sobie wszystko uzupełnić, uzupełnić litery i zadzwonić do mnie i powiedzieć, jaka jest odpowiedź. Bo często jest tak, że te przysłowia w oryginalnym brzmieniu, a takim potocznym na przykład, różnią się od siebie trochę i się może okazać na przykład, że ktoś się pomyli. Uwierzcie mi, że czasami te programy mają taki przebieg, że sami jesteśmy zszokowani, bo ktoś się na przykład pomylił w kolejności na przykład, albo w trochę inne brzmienie danego wyrazu. Trzeba być czujnym, uważnym, znać przysłowie. Jak już wiesz, że to jest to przysłowie, jesteś pewien na 100%, to szybciutko telefon w rękę 704-304-304.
No nie jest to najłatwiejsza zagadka, jak się okazuje, ale uwierzcie mi, wiem co mówię, te 50 zł to i tak bardzo łatwo wygrać. Później no większe pieniądze, ale za trudniejsze zagadki. Jak widzicie, tu dla Moniki przygotowałem taki wachlarzyk. Taki przyjemny wachlarzyk, który można pójść na plażę i zrobić tak na przykład. Jedziecie sobie do Kołobrzegu, Władysławowa, nie wiem, gdziekolwiek. Nawet na Mazury, może gdzieś do Mrągowa na przykład. I leżycie sobie i w tym momencie, mamy zero i robicie tak. No co tam? Jaka pogoda, panie? Co tam pogoda? Pogoda dla bogaczy. Tak możecie, słuchajcie, zrobić. Ale tak naprawdę wszystko jest w waszych rękach. Wszystko jest w waszych rękach. Ja, że tak powiem, nie będę was zmuszał. Ja nie będę wam kazał. To jest wasza decyzja. Jeżeli ktoś chce w prosty i przyjemny sposób zgarnąć 50 zł, nie ruszając się z domu, to zapraszam. A jeżeli ktoś na przykład twierdzi, że 50 zł to mało, no to w takim razie powinien poczekać jeszcze na dalszą część programu. Jak już będziemy w dalszej części programu, gdzie będziemy grali o grubsze, słuchajcie, pieniądze, ale będą trudniejsze zagadki, czyli coś za coś. To nie jest tak, że za łatwe zagadki będziemy dawali 50 zł i za trudne będziemy dawali 5 tysięcy na przykład, albo że za trudne będziemy dawali też 50 zł. Nie. Kończymy zagadkę, zobaczcie, koniec zagadki, napis się pojawił. Tutaj Kuba wbił na tą naszą belkę. Słuchajcie, on tą belkę z naszym kolegą Norbertem, ten koniec zagadki, to pamiętam, że zbijali przez pół dnia, szukali tu na naszej plaży odpowiednich materiałów do tego, żeby zbić belkę. Norbert jeszcze w międzyczasie dokręcił światło, bo trochę spadało, trochę nam słońce spadało, więc musieliśmy je dokręcić, no ale czego nie robi się dla naszych pięknych prezenterek, tak? Umówmy się. My jesteśmy facetami, na nas też te prezenterki działają, więc musimy robić wszystko, żeby im było jak najlepiej, najmilej, najprzyjemniej, tak? A ja jestem tutaj po to też, żeby wam było milej i przyjemnie, więc jestem po to, żeby rozdać wam pieniądze i dlatego, żeby wam cały czas było miło i przyjemnie, nie pokazuję swojej twarzy. O. Ostatni dzwonek, słuchajcie, do tego, żeby się zerwać w tym momencie z krzesła, pobiec, nie wiem, do pokoju, do... Nie wiem, gdzie macie telefony. W sumie teraz w tych czasach, gdzie wszyscy mają komórki, to telefon tak naprawdę jest tam, gdzie wy. Kiedyś, pamiętam, to często było tak, że był telefon na przykład tylko jeden w przedpokoju i żeby go było odebrać, trzeba było biec przez całe mieszkanie i rzucać się prawie na niego, żeby go odebrać. Kto pierwszy, ten lepszy. A powiem wam taką przygodę jeszcze kiedyś z życia a propos takich starych telefonów. Jak byłem mały, takim młodym człowiekiem, nie wiem, ile miałem wtedy lat, ale chyba jeszcze byłem przed mutacją, więc byłem bardzo młody. Zadzwonił do mojego ojca telefon. Znaczy nie wiedziałem, że do mojego ojca. Zadzwonił telefon. Więc odebrałem i mówię, byłem wtedy przed mutacją, więc powiedziałem: dzień dobry. No i pan do mnie w telefonie zapytał się, czy jest mój tata. Ja powiedziałem, że nie ma, więc on powiedział, z kim ma przyjemność rozmawiać. Więc ja, jak byłem młody, zrozumiałem, że po prostu z kim może jeszcze rozmawiać. Więc powiedziałem, że, bo była moja mama w domu, powiedziałem, że z żoną pana Mieczysława. Więc powiedział, z żoną? Chyba z córką. To mu powiedziałem, że ale mój tata nie ma córki. A chodziło mu o mnie, po prostu byłem przed mutacją. Taki słaby żart, ale jeden z naszych prezenterów programów, może nie interaktywnych, ale też z nagrodami, tak zwany suchar, specjalnie dla was, żeby nie było. Zawsze chciałem prowadzić program w telewizji, więc taki suchar czasami jak najbardziej warto mieć przygotowany. No i cóż, a jak tam Monika właśnie, jak tam moja reżyserka? Monika jeszcze do was jedzie, słuchajcie, Monika do was jedzie. No nie wiem, no, mam nadzieję, że wy zanim Monika dojedzie, to jeszcze tą zagadkę rozwiążecie, co? Bo tak naprawdę ja już tutaj zaczynam jajka znosić na plaży. A wy, okazuje się, że nie dzwonicie. Mam nadzieję, że nie opowiadam takich ciekawych historii, że wszyscy się zasłuchaliście. Ja cały czas, słuchajcie, liczę pieniądze. Odliczam pieniądze, które tak naprawdę później przekażę Monice. I to jest, słuchajcie, ta robota, no. To jest ta robota, że ja muszę biedny te pieniądze rozdawać Monice i Monika będzie później święciła triumfy i rozdawała pieniądze. A do mnie nikt nie zadzwoni po 50 zł. Po te 50 zł. 50 zł musimy kończyć zagadkę, słuchajcie. No i cóż, będzie ten telefon, czy nie będzie, no. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli ktoś... O, halo, halo!
A witam, ja głosuję na pana. A witam, witam, ja pana znam, ten głos znam, słuchajcie. Jaka jest odpowiedź? To dwie głowy to nie jedna. Dobra, gratuluję, w takim razie 50 zł wędruje do pana. Czy mówi pan, że mogę dostać angaż w programie? Tak jest. Dobra, mam taką prośbę. Jakby pan na przykład, nie daj Boże, nagrywał ten program w telewizji, to niech pan nam go podeśle, bo chętnie siebie usłyszał w programie. Może nie zobaczył, ale usłyszał. Dzisiaj. Dzisiaj jeszcze będę miał, tak? Pewnie. No dobra, to czekam, słuchajcie, na program. No cóż, zawsze to jakiś debiut w telewizji, tak? Jeżeli nie swoją, że tak powiem, jak to powiedzieć tak miło? Nie naganną, tylko chodzi o urodę. Nieprzeciętną? Nie. Chociaż niewyjściową urodą, z niewyjściową urodą, ale można przynajmniej zdobyć furorę na przykład głosem. Zobaczcie, dwie osoby wygrały tutaj już w programie. Pani Wiesia 100 zł razem, tak, dwa razy po 50. I teraz mieliśmy jeszcze widza, który wygrał 50 zł. I te dwie osoby, co mnie bardzo cieszy, powiedziały, że są na tak. Czy mogę prowadzić program? Mam nadzieję, słuchać. A, bo ja tu właśnie widzę, że tutaj już się przygotowało kolejne przysłowie. No tak, Kuba, dobrze powiedziałeś, że to jest długie przysłowie. To jest już jedno z tych trudniejszych przysłów. Bo mówiłem, że no trudniejsze, tak? Żeby nie było, że oszukuję. Słuchajcie, dajmy może 100 zł, co? 100 zł, bo akurat mam w rączce, to przekazuję wam tą stówę. Władek do was się uśmiecha z banknotu. O, na przykład będziemy kiedyś grali zagadkę sławna osoba. Ciekawe swoją drogą, czy on tak wyglądał, nie? Bo tak nie pamiętam, żebym w internecie zdjęcia widział. Teraz to pewnie ta młodzież to tak wszystko zdjęcia kojarzy. A jak to kiedyś było, słuchajcie, te MMS-y? Jak na przykład można było wysłać MMS-a do króla? Wysyłało się jakiegoś tego Giermka, wsiadał na konia, najpierw malarz malował, o właśnie, dokładnie. Później Giermek jakiś wsiadał na konia, jechał przez 3 dni jechał na nim i przywoził do drugiego królestwa MMS-a. Takie to były czasy, zobaczcie. No. Chciałbym kiedyś wrócić do tych czasów. Zawsze mnie kręciło to, żeby pochodzić w kierpcach i kąpać się w błocie. Albo nie kąpać wcale. Żartowałem oczywiście. 100 zł, słuchajcie, 100 zł wędruje do kogoś, kto w tym momencie zgarnie kolejną zagadkę. I tu tak naprawdę w tym przysłowie można byłoby mnie nawet pokazać, bo byłaby to mała podpowiedź może. Więc tutaj można było mnie pokazać, ale na szczęście nie będziemy wam tego robić. Słuchajcie, mam nadzieję, że Monika już gdzieś tu jest w drodze i że za chwilę się pojawi, bo jednak, co by nie mówić, to nawet najlepszy reżyser nie zastąpi dobrej prezenterki, tak? A bez wątpienia Monika jest dobrą prezenterką i pewnie wszyscy ją lubicie, więc tak naprawdę teraz mi tu mówicie, że o, wy jesteście za tym, żebym ja prowadził program, ale wiem, że tak nie jest, że tak nie jest. Podejrzewam, że jakbyście mnie zobaczyli, to już byście się szybko znudzili, tak? A mi też by się znudziło, szczerze mówiąc, bo to nie jest, słuchajcie, łatwa praca. Ja po prostu nie jestem do tego stworzony. Ja jestem zwierzę telewizyjne, ale raczej po drugiej stronie ekranu, po części, tak jak wy, tylko że wy siedzicie przed telewizorem, ja siedzę przed kilkoma telewizorami i rozwiązujemy zagadki, tak? Więc jeżeli na przykład chcecie wygrać 100 zł od rączki, rączka wam chętnie te pieniądze wręczy, o tutaj jestem, to tylko wystarczy odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, a mianowicie uzupełnić litery i odczytać przysłowie. 704-304-304 to jest numer telefonu, pod którym musicie się zgłosić. Praca prezentera telewizyjnego wbrew pozorom nie jest tak fajna i przyjemna, jak wszyscy mówią. Jest to naprawdę kawał ciężkiej pracy. Stać tutaj w programie na przykład, nie wiem, przez 160 minut rozwiązywać z wami zagadki, to nawet przy całej ogromnej sympatii do was i prezenterek i naszych tutaj reżyserów, realizatorów, to jest naprawdę kawał bardzo, bardzo ciężkiej pracy i uwierzcie mi, że naprawdę tutaj można się spocić. Tutaj można się spocić, dlatego mamy klimatyzację na naszej plaży. Tak jak mówię, zrobiliśmy tu z Kubą, dokręciliśmy dzisiaj słońce, podkręciliśmy klimatyzację, żeby było miło i przyjemnie. Wodę też tu mamy, słuchajcie, w czajniku. Wyobraźcie sobie, że na naszej plaży, to jest taka nowoczesna plaża, dzisiejsza, że tak powiem, że można na przykład sobie przynieść czajnik i zagotować wodę. Polacy jak jeżdżą na wakacje, to zazwyczaj jeżdżą z czajnikiem, no bo przecież trzeba herbatę czasem zrobić. Herbatę też wożą swoją, więc ja to rozumiem, też tak robię.
Więc u nas na plaży też czajnik stoi, nie widzę go teraz tutaj nigdzie, ale gdzieś tu na pewno stoi. A 100 zł można wygrać po to, żeby na przykład jadąc na plażę w ciepłe kraje, kupić czajnik na miejscu. Dobra, kto chce pieniądze od łapki? 100 zł, słuchajcie, za przysłowie. Przysłowie, które jest bardzo znane, ale jest trochę tutaj przekombinowane, tak? Czyli brakuje kilku miejsc, które trzeba uzupełnić, ale nie jest tak, słuchajcie, źle, bo na przykład w poprzedniej zagadce ktoś tam w końcu jednak wymęczył odpowiedź, pan zadzwonił i ją podał, tak? Tam robiliśmy odliczanie, więc może Kubo, dajmy na przykład, bo to jest trudniejsza zagadka, tam dawaliśmy 5 chwil, tu dajmy 10 chwil i może właśnie to odliczanie naszych widzów zmobilizuje do tego, żeby wybrać numer, zadzwonić, zgarnąć 100 zł i tak naprawdę, no i odpowiedzieć na proste pytanie, czy chcesz, żebym ja na przykład prowadził ten program zamiast Moniki. Co prawda, mówię, wizualnie jest słabo, od razu mówię, ale jeżeli chodzi o wokal, to chyba nie jest źle. 100 zł. O, tak. 10 chwil. Za 10 chwil ta stówka zostanie tak przekazana. Wyjdzie z ekranu i dostaniesz stówkę. Dobra, słuchajcie, stówka dla kogo? 9 chwil mamy na to, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie, które, no tak jak mówię, no dla mnie jest proste, bo ja te zagadki przygotowywałem, bo nie zdawałem sobie nawet sprawy z tego, że jak przyjdę tutaj, to będę musiał zrobić ten program. Dzwoniła do mnie Monika, mówi, wymyśl coś, słuchaj, bo jest taki problem, są korki w ogóle, Warszawa, wiesz, miasto zakorkowane. I w ogóle, mówię, Monika, co ty ściemniasz, przez wakacje wszyscy wyjechali, wszyscy siedzą w parkach. Ona, właśnie, ale ja tutaj jadę z Janek w ogóle i po prostu chyba nie dojadę, więc musisz coś zrobić. No i co? I tak naprawdę pierwszą taką z nadzieją zadzwoniłem, mówię do chłopaków na emisji, no, naszykujcie jakieś kabarety, będzie przynajmniej śmieszny. Więc mówią, sam jesteś śmieszny, nie mamy niestety nic, musisz wystąpić. Na szczęście udało mi się wynegocjować, że nie muszę występować, mogę po prostu podzielić się z wami moim głosem. 8 chwil. O, nawet to było śmieszne chyba, bo widzę, że Kuba skorzystał z naszego efektu dźwiękowego, który się śmieje. Chyba, że to jest tak jak w tych... A, no tak, to jest chyba w tych kiepskich serialach, w których po prostu trzeba pokazywać ludziom, w którym momencie się śmiać. No dobra, na szczęście to nie jest program kabaretowy, program interaktywny, tylko jest to program, w którym można wygrać 100 zł nawet, za, szczerze mówiąc, śmieszne zadanie, tak? Bo tu na przykład nie trzeba, nie wiem, wykonywać jakichś zadań typu jeść starych jajek, tak? Tu wystarczy wybrać numer, uzupełnić brakujące litery i powiedzieć mi tu głośno i wyraźnie na wizji, jakie to jest przysłowie. 7 chwil nam zostało, czyli tak naprawdę czas nam ucieka, więc wszyscy się spinamy w tym momencie. Łapiemy się pod boczki, dziadek łapie babcię, babcia łapie wnuczka. Ciągniemy za kabel do telefonu, to pierwszy, ten lepszy, 704-304-304 i w momencie, kiedy któryś z was się do nas tu dodzwoni, to tak naprawdę nie dość, że zdobędzie 3 punkty do szacunku w rodzinie, to jeszcze może wygrać 100 zł i zabrać wszystkich na lody, a? Pomyślcie sobie, kto w te wakacje postawi jeszcze lody na przykład. A 100 zł to... Uwierzcie mi, że te 100 zł to jest gwarancja na to, że można duże puchary lodowe zjeść nawet w najlepszej cukierni. 6 chwil. 6 chwil na to, żeby odnaleźć swoją czterolistną koniczynę, czyli wygrać nasze pieniądze. To nie jest najtrudniejsza zagadka, uwierzcie mi. Tak jak mówię, przygotowałem dzisiaj od rana, tutaj sumiennie po programie zostałem, przygotowałem zagadki właśnie na południe. I przygotowałem ich całe mnóstwo, i przygotowałem te łatwiejsze, i przygotowałem trudniejsze, właśnie z myślą o tym, żeby nagle zamiast tych 100 zł zakwitło kilka tysięcy złotych w waszym ogródku. Co wy na to? Kto chce już za chwilę te pieniądze? Bardzo prosto. Rozwiązujemy tę zagadkę, później jeszcze jedna, druga, trzecia i za chwilę będziemy mieli duże, duże, duże pieniądze. Ale myślę, że warto na początek spróbować swoich sił. Po pierwsze, sprawdzić, czy można się dodzwonić, a uwierzcie mi, że można. Po drugie, trochę rozćwiczyć swój aparat gębowy, żeby głośno i wyraźnie powiedzieć mi tu na wizji, jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę, czyli uzupełnić litery, odczytać przysłowie. A po trzecie, nabrać takiej pewności siebie, tak?
bo jednak, uwierzcie mi, całkiem inaczej człowiek się czuje, kiedy wygrywa 50 zł, całkiem inaczej, kiedy wygrywa 100 zł, a całkiem inaczej, kiedy wygrywa na przykład 8 tysięcy, tak? Bo jest to jednak no, trochę inny klimat, trochę inny klimat. Zawsze jak walczymy o te duże pieniądze, to ten stres, który czasami gdzieś nas zjada, więc warto naprawdę zadzwonić jeszcze wcześniej po mniejsze pieniądze, żeby, mówię, przygotować się do tego. Ci, którzy już u nas wygrywają, mamy kilku takich graczy, którzy już nieraz w życiu wygrali w naszym programie, to oni nie mają problemów. Jak widzicie, pani Wiesława, na przykład, która dzisiaj wygrała dwa razy. Ona już jest pewna, wchodzi do gry, mówi, jaka jest odpowiedź, jeszcze czasem żartem sypnie. A niektórzy, po prostu szczególnie ci, którzy wygrywają po raz pierwszy w programie, są jednak zestresowani, trzeba od nich tą odpowiedź wyciągać, więc nie jest lekko. Ale tobie może być lekko, może być dużo lżej w życiu. Wystarczy, że w ciągu 5 chwil zadzwonisz do nas i udzielisz odpowiedzi na pytanie. Na pytanie, które brzmi: uzupełnij litery i odczytaj przysłowie. Polskie znane przysłowie. Trochę skomplikowana sytuacja, ponieważ brakuje kilku literek, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę. 4 chwile. 4 chwile to jest chyba właściwy moment na to, żeby przestać już się zastanawiać nad tym, czy dzwonić, czy nie, czy wybierać numer, czy nie. Tylko wybrać. Tylko po prostu wybrać numer i za chwilę ktoś tutaj do mnie trafi, odpowie na pytanie, zgarnie 100 zł, a my przejdziemy dalej. To jest ten moment, którego prezenterki na przykład nienawidzą, bo to jest to czekanie, tak czekać. Już nawet nieraz jest tak, że prezenterka już zna odpowiedź, a dalej jeszcze nie ma widza, jeszcze wy się wahacie, nie wiem, zastanawiacie się nad czymś. To naprawdę się nie ma nad czym zastanawiać. Jeżeli chodzi o na przykład reżysera, tak, to nasza sytuacja jest taka, że my uwielbiamy, jak rozwiązujecie zagadkę z zagadką, bo wtedy jest, ten program ma taką moc, ma siłę, rozdajemy dużo pieniędzy. Też często mówicie, że was edukujemy, no nie da się ukryć, że czasami was edukujemy, ponieważ tak jak mówię, no przysłowie raczej wyszły już z mody, teraz co najwyżej wrzuca się jakieś tam informacje, mądrości Paulo Coelho czy innych, tak, czy tworzy swoje, podpisując niby, że to mądrość jakiegoś tam filozofa, a przysłowia to tak już gdzieś tam na ten drugi plan zeszły. 3 chwile. 3 chwile to tak naprawdę już chyba właśnie ten ostatni moment, tak? To jest ten moment, kiedy nie ma się już nad czym zastanawiać, którym trzeba tylko zasiąść spokojnie na fotelu przed telewizorem, podjąć męską decyzję, powiedzieć: hela, dzwonię! I wtedy zadzwonić. 100 zł. 100 zł do zgarnięcia dla każdego tak naprawdę. To jest tak, że tak jak się mówi, 100 zł piechotą nie chodzi, tak? No nie chodzi. Czy ktoś widział kiedyś 100 zł, żeby sobie tak po prostu szło na przykład po ulicy, albo poszło do warzywniaka i kupiło 2 kilo ziemniaków? No nie. Więc nie możecie go upolować na ulicy. Jedyna szansa, żeby znaleźć 100 zł na ulicy, to albo ktoś po prostu je zgubił, albo po prostu, nie wiem, spadło z nieba, raczej nie spada. Więc 100 zł możecie zgarnąć w tym momencie. Ktoś chce? Jeżeli tak, to w tym momencie podnosimy jak w szkole rękę do góry. Ja, proszę pana, ja chcę. No i to jest pierwszy krok. Tych kroków mamy jeszcze 3. Drugi krok to jest wziąć telefon do ręczki, a trzeci wybrać numer. 2 chwile. 2 kroki zostały, czyli 2 chwile. Nam się pokazują cały czas 3, ale zaraz się pokażą 2 pewnie. I kończymy zagadkę. 2 chwile do skończenia zagadki. Kuba przysnął. Widzicie, tak czasami jest w reżyserce na przykład, że jest takie napięcie w programie, że potrafimy przysnąć. O! 2 chwile, słuchajcie, 2 chwile na to, żeby rozwiązać zagadkę. I zobaczcie, nie wiem, która jest godzina, ale pewnie już tu trochę siedzę. 4:30 już, czyli jestem z wami już 45 minut. 45 minut. No to już połowę gaży Moniki zarobiłem na szczęście. Mam nadzieję, że to mam nieformalną umowę, że jeżeli to jest 50 minut, to już całą garzę Moniki zarabiam. Czyli ona wtedy będzie dla was za darmo pracowała. Czyli zobaczcie, wy na przykład będziecie mogli zarobić 100 zł, a Monika w tym momencie nie zarobi nic. Co wy na to? Dobra propozycja, co? Dobra. Jeżeli ktoś ma odpowiedź na pytanie, jeżeli ktoś zna nasze przysłowie, to ma ostatnią chwilę na to, żeby podjąć tą męską decyzję. Nawet kobiety w tym momencie podejmują męską decyzję. Są takie czasy, że nawet kobiety muszą podjąć męską decyzję czasami w życiu, czyli muszą wejść w te nasze portki i po prostu zadecydować. Bo jeżeli macie mężczyznę, który zna się tylko na przybijaniu gwoździ i wkręcaniu śrubek, no to może warto powiedzieć: słuchaj, weź się w garść, zadzwoń i zarób te 100 zł. No, po co masz chodzić
i kombinować, albo chodzi teraz po mieszkaniu, pewnie jeden z drugim mówi: o, wiem, co jest tam. No. No i co z tego? Czy to jest powód do dumy, że się wie? No to jest powód do dumy. A czy nie jest większym powodem do dumy zadzwonić i jeszcze zarobić 100 zł? Myślę, że fajniej byłoby na przykład zamiast mądrzyć się przed żoną na przykład, czy przed dziećmi, że o, ja to wiem, to jest łatwe, to jest to i to, tak? To wziąć po prostu i zadzwonić i kupić dzieciakom bilety do kina na przykład. Co wy na to? 100 zł. Kto w tym momencie zadzwoni i odbierze ode mnie 100 gorących złotych? Może nie takich gorących, bo jednak u nas na plaży nie jest tak gorąco, bo jest 20 stopni niby. Na dworzu pewnie jest za 30. Więc taka średnio ciepła ta stówa, ale uwierzcie mi, że naprawdę warto taką stówkę zgarnąć tak na wakacje, bo spokojnie w wakacje te pieniądze jeszcze dostaniecie, więc już możecie dzisiaj nawet planować, co z nimi zrobicie. Wpaść na jakiś genialny pomysł, za te 100 zł co można zrobić? No, można kupić pewnie ze 3-4 bilety do kina w Warszawie. Innych cen nie znam, tak? Podejrzewam, że w mniejszych miejscowościach może bilety są troszkę tańsze, ale nawet w Warszawie spokojnie za 4 bilety do kina kupicie. Można kupić, tak przeliczając, w weekend jadłem taki duży puchar lodowy, za który zapłaciłem 16 zł. Czyli można spokojnie 5 takich pucharów jeszcze z napiwkiem jak najbardziej zjeść. Oczywiście napiwku nie zjadacie. Napiwek dajecie kelnerce. Co jeszcze można za 100 zł? No. Kuba, ty z Radomia jesteś. Co w Radomiu można za 100 zł zrobić? Nie ma Kuby, zastanawiasz. No dobra, może tak jak Kuba, nie widzieliście takich pieniędzy jeszcze. Dzisiaj na przykład. To warto dzisiaj się im przyjrzeć i za chwilę mieć je w swojej portponetce, tak to się mówi, w portfelu, gdziekolwiek, czy nawet na koncie. O, teraz wszyscy noszą karty plastikowe, więc nikt nie wie teraz pewnie jak wygląda 100 zł nawet, tak może być, słuchajcie. To jest 100 zł dla tych wszystkich, którzy w dzisiejszych czasach korzystają z kart plastikowych, to jest 100 zł. Bo ja też się na tym łapię, że coraz mniej takie pieniądze widzę, tylko przychodzę do pracy i oglądam. Dobra, słuchajcie, czas się skończył. Tak naprawdę ostatni moment na uporanie się z naszą zagadką. No i mam nadzieję, że ostatni moment dla mnie, tak, że już mnie tutaj zaraz nie będzie. Taką mam przynajmniej cichą nadzieję, że za chwilę będzie Monika z wami i będzie uśmiechnięta, radosna i będzie wam wręczała większe pieniądze niż 100 zł. Ale w tym momencie mamy ostatni moment, ostatnia chwila, jest koniec zagadki, czyli to jest ten moment, w którym trzeba wybrać numer po raz ostatni i wygrać pieniądze. Skupcie się i dzwońcie. Jakby co, to jestem. Nie widać mnie, ale jestem. Jeszcze was nie opuściłem. No i cóż, nie ma chętnych? To mnie dziwi, powiem. Dziwi mnie ta sytuacja, powiem wam szczerze, że po 50 zł dzwoniliście. No ja wiem, okej, trudniejsza zagadka, nie ma problemu, nie czepiam się. Natomiast dla mnie, jeżeli ktoś może wygrać 50 zł albo 100 zł, no to chyba warto po tą stówkę zadzwonić, co by nie mówić. No. Mam nadzieję, że już za chwilę ktoś się tutaj zjawi i 100 zł przechwyci. No i co się dzieje, kochani? Jest zero. Jest zero, czyli takie totalne zero. W tym momencie powinno być... Nie powinno być już tej zagadki, a powinna być inna zagadka. Za 100 zł? Pewnie za 100 zł, a może za więcej. To już zależy. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakie są kolejne zagadki. Czekam na zwycięzcę. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jakiś młody głos słyszę w słuchawce. Co to za przysłowie? 13 lat jest, więc spokojnie. Jakie to przysłowie? Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Bardzo dobrze, 100 zł jest pana, a niech pan mi jeszcze tylko odpowie na pytanie, bo jest pan, z tego co słyszę, młodym człowiekiem, pewnie 18 lat, mam nadzieję, pan ma skończone. Czy w pana wieku młodzież teraz używa przysłów? Nie używa.
No widzicie, dlatego tak naprawdę te zagadki są takie trudne, że w tym momencie młodzież raczej przysłów nie używa. Dobrze, gratuluję panu, 100 zł wędruje do pana, a my w takim razie lecimy z kolejną zagadką. No, czyli chyba tym większe brawa dla pana, że jest pan młodym człowiekiem, a rozwiązał pan nasze przysłowie. Brawa, brawa, brawa. Jakaś pustka na plaży się zrobiła, jesteśmy. Jesteśmy, rączka nad wszystkim panuje. Co? Ale dałem. No dobra, stówka zostaje, to najważniejsze, że stówka zostaje. Powiem wam szczerze, że u mnie na tym podglądzie, tam jaki mamy, w tym komputerze, gdzie przygotowujemy zagadki, no to ta zagadka wygląda trochę jednak łatwiej. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda, 100 zł wędruje do kolejnego gracza, czyli mamy tak naprawdę dwóch panów i jedną panią, tak? Bo jedna pani zadzwoniła, wygrała dwa razy, czyli można, jak najbardziej można. Pani wygrała stówę, później mamy jednego pana, który wygrał 50 zł i drugiego pana, który wygrał stówkę. No wypadałoby teraz, żeby ten pan, który wygrał 50, też wygrał 50 jeszcze raz, ale no może wygrać stówkę, czyli może wygrać 150, żeby tak naprawdę jakaś ta nasza rywalizacja tutaj skończyła się pozytywnie. Na razie wygrywa pani Wiesława i pan, który wygrał ostatnio. Jak pan miał na imię? Pan Artur, pan Artur, słuchajcie. Pan Artur stówa, pani Wiesława stówę, ale dwa razy wygrała, czyli po 50. I pan Marcin 50, czyli pan Marcin niestety jak na razie jest w samym dole tabeli, ale nie, w sumie nie jest w samym dole, jest na trzecim miejscu naszego pudła, bo w samym dole tak naprawdę są wszyscy ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się wybrać numeru i nie zadzwonili, czyli tak naprawdę to są tacy kibice, którzy stoją gdzieś obok i kibicują, a to jest o tyle fajna zabawa, te nasze gry, że tu może wziąć udział każdy, tak? Na przykład, nie wiem, w sportach, w boksie, czy może wziąć udział każdy? Teoretycznie może, natomiast nie chciałbym widzieć sytuacji, kiedy na przykład Tomek Adamek stoi naprzeciwko kogoś, kto stwierdził, że on sobie weźmie udział dzisiaj w zawodach bokserskich, a nigdy w życiu nie boksował, tak? No a u nas tak naprawdę, czy znasz się na przysłowiach, czy nie znasz się na przysłowiach, to możesz wziąć udział. Dobra, stówka, ale słuchajcie, bo powiem szczerze, że to przysłowie jest dużo trudniejsze niż to, co było poprzednio. Więc ja mam taką propozycję dla mojego kolegi Kuby, żeby dał na przykład tyle. To jest stówa i 50. O, a, bo ci zakryłem i nie widzisz. No mówiłem właśnie, w dzisiejszych czasach to jest tak, że ludzie nie widzą pieniędzy, ponieważ wszędzie płacimy kartami. Teraz są to jeszcze karty zbliżeniowe, więc nikt tak naprawdę nie kojarzy, jak wyglądają polskie pieniądze. To jest 150 zł, które wędruje za chwilę do kogoś. Nie wiem do kogo jeszcze, czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta. Ale może was od razu poedukuję trochę. O, bo tak jak mówię, jest czasami tak, że nie widzimy, jak wyglądają pieniądze. To o, to jeszcze mogę pokazać 150 zł w ten sposób. Tu się dyszka schowała. Czyli jak się spotka, słuchajcie, u was w portfelu na imprezie Władysław Jagiełło z Bolesławem Chrobrym i z Mieszko I, to znaczy, że macie imprezę. To znaczy, że macie imprezę, 150 zł do wydania. Słuchajcie, przysłowie dużo trudniejsze, dużo wolnych miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wyrazów. Wolnych pól 3, 6, 8, 10, 12. 16, 21, dobrze policzyłem? Kuba, ty masz bliżej, powiedz, czy 21 wolnych miejsc. 2, 4, 6, 8, 10, a 13 zajętych. No, to może trochę przekombinowałem, no ale dobra, no ale cóż, jedziemy. Jeżeli daliście radę z tamtymi przysłowiami, to na pewno z tymi też sobie dacie radę. Wierzę w was, prędzej czy później, pani Wiesława, pan Artur, pan Marcin, a może ktoś nowy, mam nadzieję, że też ktoś nowy się włączy do zabawy i wygra pieniądze. No, kombinujemy. Kombinujemy, bo naprawdę jest gra warta świeczki, jak to mówią. Dużo kasy, 150 zł, bo to jest naprawdę już dużo. No to jest, zobaczcie, tak jak mówiłem, szukali do pracy barmana. Nie barmana, tylko kelnera za 15 zł za godzinę pracy. Czyli tak naprawdę tu w jednym momencie dostajecie takie pieniądze co 10 godzin pracy kelnera. A pewnie są zawody niestety jeszcze mniej płatne, bo na przykład kiedyś widziałem takie ogłoszenie, że szukali ochroniarza na parking,
8 zł za godzinę. No to słuchajcie, 8 zł, to zobaczcie, tu macie prawie cały dzień pracy, jakbyście pracowali 20 godzin. No to myślę, że warto. Warto sprawdzić swoją wiedzę, jeżeli chodzi o przysłowie. Jeżeli jakoś kompletnie już Wam nic nie przychodzi do głowy, no to czego mamy nasz internet, słuchajcie? Klepiemy w internecie znane polskie przysłowia i jest szansa, że znajdziecie. Ja już słyszę, że Monika już jest, czyli za chwilę Was przekażę Monice. Mam nadzieję, że Monika szybciej Wam pomoże rozwiązać zagadkę i że wygracie pieniądze. No i cóż, 150 zł do wygrania. O, Monika jest i nie wierzy, że jest nowy prezenter. Zobaczcie, to jest nowy prezenter, pan Łapka. Pan Łapka już dzisiaj rozdał ile? 200 zł? 100? 250 rozdał, tak? 250 zł pan Łapka rozdał i tobie rozda 150. Już za chwilę. No i dobra, co robimy? Rozwiązujemy zagadkę, czy wolicie, żeby przyszła Monika i z Moniką rozwiążecie zagadkę? Mi tak naprawdę to jest... Chociaż nie jest wszystko jedno, bo już powiem szczerze, że się przyzwyczaiłem do tego, że sobie tu siedzę z Wami na tej plaży. Uwierzcie mi, że jest dużo lepiej niż w naszej reżyserce. Tam jest gorąco, a tu jest całkiem przyjemnie. 20 stopni, lekki wiaterek, słońce, które możesz sobie zmniejszyć, zwiększyć. Tak naprawdę nie ma drugiej takiej plaży chyba na świecie, żeby sobie tak dogadzać. No dobra, kochani. Fajnie było, dziękuję Wam za wspólną zabawę. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Ja już w tym momencie się z Wami żegnam, ale to nie jest koniec programu. To nie jest koniec programu, nie jest koniec zagadki, Łapka Was żegna, a już za chwilę, dosłownie za 30 sekund, nie wiem, minutę, pojawi się Monika. Więc to jest czas na to, dla Ciebie, żeby wybrać numer i zadzwonić. Znane polskie przysłowie, do zobaczenia wkrótce, kochani. A już za chwilę Monika.
Dzień dobry, kochani. Monika Ordowska, witam was bardzo serdecznie w programie Łowcy Nagród. No i mam nadzieję, że fajnie bawiliście się z reżyserem. No niestety, czasem są takie sytuacje, których przewidzieć nie można. Ja w ramach rekompensaty dorzucam bonus, czyli możecie zgarnąć nawet 1000 zł. 150 zł gwarantowane i pieniążki w bonusie, czyli czytam wam 5 bardzo prostych pytań. Jeśli odpowiecie mi na te pytanka prawidłowo, mam nadzieję, że ktoś z was zaraz zgarnie nawet 1000 zł. No i sama się przypatrzę, o co tu chodzi, kochani, bo jak wiecie, dopiero was dołączyłam do was, także też z przyjemnością tę zagadkę rozwiążę. Do wygrania nawet 1000 zł, jeszcze raz przypominam, zacon. Uzupełnij litery i odczytaj przysłowie. Szybciutko uzupełniamy puste pola literkami, odczytujemy całe przysłowie i zabieramy nawet 1000 zł. Zaczynamy od literki G. Na szczęście reżyser tutaj nam pierwszą literkę pokazał. No, ale dosyć mało tych literek, panie reżyserze. Ja dziwię się, że dlaczego wcześniej nie zaproponowaliśmy nagrody bonusowej. No dobrze, już nic nie mówię, nie marudzę. Mam nadzieję, kochani, że sobie z tą zagadką błyskawicznie poradzicie. Szybciutko wybierzecie numer 704-304-304 i zgarniecie nawet 1000 zł. Co to może być za przysłowie? Co prawda, jeśli chodzi o przysłowia, to no, nie znamy ich wszystkich tak bardzo dobrze, bo ich się nie używa na co dzień, ale reżyser mówi, że ma nadzieję, że z tym przysłowiem sobie poradzicie. No cóż, czekam na kogoś z was, mam nadzieję, że się doczekam i 1000 zł będzie mogło właśnie do kogoś z was powędrować. 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać z komórki bądź z telefonu stacjonarnego, aby wygrać, a do wygrania, tak jak powiedziałam, większe pieniądze, już nie tylko 150 zł, ale nawet 1000 zł. 1000 zł dla jednej osoby, która skojarzy to przysłowie. Tylko uwaga, musisz mi podać prawidłowe rozwiązanie, czyli żadnego słowa nie możesz jakoś pomylić. Nie możesz dodawać literek poza tymi pustymi polami, które należy uzupełnić. Nie możecie przestawiać tych liter, które są już podane. One muszą być na tych miejscach, na których występują. No i nie możecie jakby zmniejszać, skracać wyrazów na przykład, dobrze? Kochani, nawet 1000 zł dla kogoś z was, 1000 zł dla jednej osoby. Zastanówcie się, na szczęście reżyser pokazał nam pierwszą literkę, no ale nie wiem w dalszym ciągu, co to za przysłowie. Kto spróbuje, kto powalczy? 704-304-304. No, z reżyserem wam szło chyba sprawniej. Ach, reżyser się nie pokazał, no to dalej wygląd reżysera pozostaje tajemnicą. Kochani, kto powalczy? Walczymy o pieniążki i mam nadzieję, że ktoś z was zaraz się po nie zgłosi. A jak, panie reżyserze, ogólnie widzą szło rozwiązywanie zagadek do tej pory? Bardzo dobrze. Jak najbardziej. Reżyser mówi, że dzisiaj dzielnie walczycie, kochani. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze przed telewizorem, że chcecie zmobilizować się. No sami widzicie, to jest program na żywo, więc tutaj wszystko dzieje się tak, jak wygląda naprawdę, kochani. Jeśli mnie nie ma, to mnie nie ma. Jest reżyser bądź ktoś na zastępstwo. No właśnie, właśnie. Dobrze, że jest reżyser. Co my byśmy bez niego zrobili? Kochani, walczymy w dalszym ciągu. Walczymy o pieniądze, nawet 1000 zł. Jest do zabrania dla jednej osoby. Czy ktokolwiek skojarzył to przysłowie? 704-304-304. Kochani, zaczynamy od literki G, kończymy pierwszy wyraz po trzech pustych polach literką E. Co możemy wstawić w te puste pola? Jaki to będzie wyraz? Jeśli wpadniecie na ten pierwszy wyraz, to wydaje mi się, że powinniście sobie poradzić również z kolejnymi wyrazami. No i może szybciutko rozwiążemy tę zagadkę, ktoś z was wpadnie na to przysłowie. Sprawdźmy, kochani, jeśli ktokolwiek coś skojarzył, to tylko niech się upewni, czy wstawił odpowiednią liczbę liter i czy literki, które są podane, występują właśnie na tych miejscach, na których są widoczne. Wiesz co, może pokaż te pierwsze literki, tak żebym miała wszędzie te pierwsze literki, ponieważ to nie jest łatwa zagadka w tej formie. Tutaj tych literek najwięcej nam nie pokazałeś. Dziękuję bardzo. Kochani, no reżyser pokazał pierwsze literki. Teraz macie oprócz liter w środku, bądź tych, które widzieliście na samym początku, jeszcze w każdym wyrazie po pierwszej literce. Może to wam jakoś pomoże. Kto lubi
przysłowia. Kto może używa przysłów albo kiedyś używał, może jest ktoś starszy przed telewizorem, no teraz raczej się nie pisze wiadomości tekstowych, nie rozmawia z kimś używając przysłów. Natomiast może są takie osoby, które świetnie przysłowia znają. Ja pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, to w przedszkolu gdzieś tam szukaliśmy, kochani, przysłów, czytaliśmy je w książce, uzupełnialiśmy właśnie literki, to były zagadki podobnego typu, były obrazki, także też można było zgadnąć, jakie to przysłowie, takie troszkę kalambury. Teraz jest zagadka bardzo podobna do tych moich zagadek, które kiedyś rozwiązywałam, będąc dzieckiem, tylko tutaj na pewno jest dużo trudniej, bo niewiele reżyser nam tych literek pokazał. Nie ma żadnego obrazka, na przykład nie wiemy, jak to zobrazować, no ale reżyser, jak widzicie, tak jest i pokazuje wam. No dobrze, kochani, kto spróbuje? Ja nie wierzę po prostu, nie wierzę. Panie reżyserze, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Cieszę się, kochani, że się dobrze bawiliście. Bardzo się cieszę, że próbowaliście rozwiązywać zagadki razem z reżyserem. Nie ma chyba osoby, która by wam lepiej wytłumaczyła, jak daną zagadkę rozwiązać, jak sobie z nią poradzić. Tylko reżyser jest w stanie to w ten sposób wam przekazać. Dlatego też cieszę się, że dużo osób wygrało. Reżyser mówi, że sobie świetnie radzicie. Mimo tego upału, kochani. No, okropne korki. Jeszcze różne takie sytuacje nieprzewidywalne. Na przykład moja sytuacja to jest coś niesamowitego. No jeden pan zapytał, czy ja już jestem zebrana jakby przez jedną osobę. Aj, musiałabym was wdrożyć w sytuację, a może niekoniecznie to dobry pomysł, kochani. No dobrze, kto spróbuje? Nawet 1000 zł dla kogoś z was. Czy ktokolwiek powalczy o te pieniądze? Szybciutko? 704, 304, 304. Zaczynamy od literki G. Pierwszy wyraz, trzy puste pola. Kończymy samogłoską E. No, szybciutko, czy jest jedna osoba, która już sobie poradziła? Kochani, nawet 1000 zł dla kogoś z was. 1000 zł dla jednej osoby przygotowanej. Czy ktokolwiek podejmie wyzwanie? Czy jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką może już poradziła? Jeśli wiesz, nie możesz czekać, nie czekasz, ktoś inny cię wyprzedzi, czy ktoś inny do studia trafi, to ty zabierz pieniądze. Walczymy o nawet 1000 zł i bardzo, bardzo bym chciała, żeby ktoś z was te pieniążki zabrał. 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. Kto jest przed telewizorem? Dobrze, panie reżyserze, widzę, że coś chyba widzowie mają problem, potrzebują jakiejś motywacji, to może zapłacimy jeszcze większe pieniądze, może 2000? Czy to jest możliwe? Super, dziękuję bardzo. Kochani, do wygrania nawet 2000 zł. Kto teraz powalczy? Motywacja jest dwa razy taka, pieniądze dwa razy takie. No i chciałabym, żeby ktoś z was spróbował poradzić sobie z tą zagadką. Tylko szybciutko, dobrze? 2000 dla kogoś z was, 2000 dla jednej osoby. Kto wie? 704, 304, 304. No szybciutko, rozwiążmy tę zagadkę. Ja na razie niestety jeszcze nikogo z was, kochani, nie miałam przyjemności usłyszeć, a bardzo bym chciała. Kolejne zagadki czekają. Reżyser mówi, Monia, przygotowałem sporo zagadek i chciałbym je po prostu pokazać widzom. No bo dlaczego mamy je trzymać tutaj dla siebie i co? I nikt sobie wtedy pieniążków wygrać nie może. No dobrze, a daj jeszcze z jedną literkę. Może jakoś tutaj to hasło jest skomplikowane, to przysłowie nie jest tak znane. Poza tym zobacz, ona ma dosyć dużo tych literek. Którą literkę dałeś? Bo ja właśnie nie mogę jakoś jej dotrzeć. Kochani, do wygrania nawet 2000 zł. 2000 dla kogoś z was, dla jednej osoby. Kto uzupełni literki i odczyta przysłowie? Szybciutko. 704, 304, 304. Jakie to przysłowie? Czy ktokolwiek skojarzył? Czekam na jedną osobę. Co prawda, kochani, musicie być przed telewizorem. Wydaje mi się, że z tą frekwencją może być różnie, bo no jest piękna pogoda, a poza tym no różne sytuacje na drodze mają miejsce, także też czasem nie możecie na przykład po pracy dojechać do domku, nie możecie powalczyć o pieniądze, a chcielibyście. Kochani, to jest jak najbardziej możliwe.
wiem, że takie sytuacje mają miejsce i rozumiem to, dlatego jeszcze chwilkę zaczekam. Proszę reżysera również o cierpliwość, chociaż reżyser dzisiaj, on jest taki spokojny, kochani, ja go za to podziwiam. On jest cierpliwy, jest spokojny, jest taki kochany, naprawdę, to jest niesamowita osoba. No dobrze, kto spróbuje? No, szybciutko. 704-304-304. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kochani, spróbujcie. Powalczcie. Są pieniążki do zebrania i to pieniążki dosyć duże. Sami zobaczcie. No nawet 2000 zł do wygrania. Czy jest jedna osoba, która po prostu wie, która skojarzyła? Kochani? Szybciutko? 2000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby. Czy ktokolwiek skojarzył? Czy jest jedna osoba, która po prostu wpadła na prawidłową odpowiedź? 704-304-304. No, szybciutko. No dobrze, jeśli przed telewizorem jest jedna, dwie, trzy osoby, to niech spróbują, dobrze? Jeżeli, kochani, macie problem ze wstawieniem tych literek, to może weźcie kartkę, rozpiszcie sobie te literki, tak jak one występują, tak jak tutaj widzicie na ekranie, po prostu trzeba to sobie wszystko rozpisać i wtedy pokombinować. W te puste pola należy wstawić literki. No i ktoś na pewno zaraz wpadnie na prawidłową odpowiedź, szybciutko wybierze numer, trafi do mnie do studia i pieniążki zabierze. Nawet 2000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby. Czy jest jedna osoba teraz przed telewizorem? 704-304-304. No, panie reżyserze, my tacy troszkę niecierpliwi, znaczy ja. A może widzowie potrzebują jeszcze chwilki na rozwiązanie tej zagadki, także może nie pospieszajmy, może powinniśmy jeszcze moment zaczekać i zaraz się uda. Sekundkę, zaczekajmy. Ja bym powiedziała, że to taki pierwszy raz w sumie. Kochani, 2000 zł dla kogo? Szybciutko? Jeśli masz pomysł, nie trać czasu, tylko błyskawicznie wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz pieniądze. Walczymy o nawet 2000 zł, kochani. Jest szansa na większe pieniądze, tylko trzeba te szanse wykorzystać. Powalczcie, spróbujcie. Szybciutko wybierzcie numer, podajcie mi prawidłowe rozwiązanie i zabierzcie nawet 2000. Kto wie, czy ktokolwiek z was skojarzył? Zaczynamy od literki G i co będzie dalej? Jeśli uda wam się wpaść na to pierwsze słowo, to gwarantuję wam, że za chwilkę wpadniecie też na drugie, na trzecie, na czwarte i tak dalej i wszystko wam się nagle tak rozjaśni. Wydaje mi się, że może gdybyście skojarzyli tą pierwszą linijkę, te dwa pierwsze słowa, to już byśmy byli w zasadzie po zagadce, bo na pewno ktoś by skojarzył. Pamiętajcie, bo w przypadku przysłów jest tak, że nie można pomylić żadnej literki, żadnego słowa, dobrze? Czasem pomyłki się zdarzają, czasem przekręcacie szyk, czasem przekręcacie sens troszeczkę, zmieniacie słowa. No, w przypadku przysłów to wszystko zależy od regionu, prawda? Ktoś na przykład, kto mieszka w Gdańsku, powiedziałby coś takiego, a ktoś na południu z kolei troszeczkę by to wszystko zamienił. Więc bądźcie czujni, bądźcie przygotowani, bo musicie mi podać tę formę, która tutaj widnieje na ekranie. Ale jeśli jest jedna osoba, która sobie już poradziła, to po prostu zapraszam. Szybciutko wybierz numer, podaj mi błyskawicznie odpowiedź i zabierz pieniądze. Panie reżyserze, dzisiaj taki wyjątkowy dzień, powiedziałabym. Pierwszy w historii chyba. Tego typu, więc może dorzucimy jeszcze 1000 zł. Widzę, że wygrana zniknęła.
Super, ale reżyser mówi, Monia, najdłużej czekać nie możemy. Wystarczy, że długo czekaliśmy na ciebie, więc 10 chwil nam reżyser proponuje. 10 chwil dla jednej osoby. Szybciutko, kochani, wykorzystajcie to, że są pieniądze do wygrania, że możecie wygrywać, że możecie się tutaj zgłaszać. Jesteśmy przygotowani, żeby wam zapłacić nawet 3000 zł, tylko musicie skojarzyć to przysłowie. Pokażę wam pieniążki, jak wygląda 3000. Jestem cały czas, jak widać. 3000 zł. No. Kochani, 10 chwilek, niestety czas nam szybciutko ucieka. 9 chwil nam zostało. Kto spróbuje, kto powalczy? 3000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby. Szybciutko. Nie ukrywam, że chciałabym troszeczkę nadrobić ten czas stracony. Tak mi się wydaje, chociaż wy podobno bawiliście się bardzo dobrze. No i chciałabym, żebyśmy te zagadki szybciutko rozwiązali, bo plan programu powinien być zrealizowany, a wszystko w waszych rękach. Jeśli tylko, kochani, jesteście przed telewizorem, to spróbujcie, powalczcie, podejmijcie to wyzwanie, rozwiążcie tę zagadkę, szybciutko wybierzcie numer, podajcie mi prawidłową odpowiedź i zabierzcie nawet 3000, a my lecimy dalej. Kolejne zagadki czekają, kolejne pieniądze również. Osiem chwil. Widzę swoimi oczami wyobraźni tą rączkę. Musimy tak kiedyś zrobić, też my. Znaczy ja muszę tak zrobić kiedyś. Chyba będę musiała. Kochani, 7 chwilek, czy siódemka okaże się dla kogoś z was szczęśliwa? Szybciutko. Kto spróbuje? Szczęśliwa siódemka. Mam nadzieję, że ta siódemka komuś z was szczęście przyniesie. No, 704, 304, 304. Kochani. Szybciutko. Sześć chwilek. Nie czekajcie do końca, nie ma co tracić czasu. Szybciutko wybierzcie numer, błyskawicznie podajcie mi odpowiedź i zabierzcie nawet 3000. Te pieniądze to tak naprawdę jest tylko rekompensata. W związku z tym, że nie było mnie tutaj z wami od początku, wierzcie mi, że byłam myślami. Chyba nigdy tak bardzo nie byłam myślami z wami, kochani. Nie wiedziałam, co tutaj się dzieje, jak to wszystko wygląda. I kiedy zobaczyłam tę rączkę, to naprawdę tak poczułam się bardzo... No rozczuliłam się, co tu dużo mówić. Reżyser naprawdę robił wszystko, co mógł. No ale sami widzicie, to jest program na żywo. To tutaj wszystko się może zdarzyć. Tutaj nawet, kochani, no, staramy się bardzo. Chcemy, żeby każdy z was mógł wygrać. Nawet jeżeli, cóż, no nie ma prezentera. Jeżeli mamy do wyboru puścić jakiś inny program w zamian, puścić jakiś film, bo mnie nie ma, albo zrobić ten program jakkolwiek i rozdać wam pieniądze, no to wybieramy opcję rozdać pieniądze. Chcemy wam oddać jak najwięcej pieniędzy, ale musicie się do nas zgłaszać. Nawet jeżeli czasem mnie nie widać, wam się wydaje, o, ja gdzieś wyszłam, nie ma mnie, nie możecie wygrywać. Kochani, to jest nieprawda, możecie się tutaj zgłaszać w każdej chwili. Tak samo nie jesteśmy w stanie zablokować, nawet nie chcemy tego robić oczywiście, w żaden sposób połączenia tutaj z wami, no bo w każdej chwili możecie do nas trafić. Nie ma takiej możliwości. Tutaj mogę usłyszeć telefon, kiedy jest szóstka, dziesiątka, w każdej chwili. Nawet jak mnie nie ma, kochani, to i tak słyszą w reżyserce telefon i rozdają wam pieniądze. Także no, chcę, żebyście jak najwięcej tych pieniążków wygrali. Wszystko zależy od was. Jeżeli tylko chcecie, możecie wybrać numer, możecie się do mnie zgłosić i możecie zabrać w tej chwili nawet 3000 zł. Kto spróbuje? Szybciutko. 5 chwilek nam zostało na rozwiązanie tej zagadki. Kto powalczy?
Czy jest jedna przygotowana osoba? Czy ktokolwiek chce się zgłosić po 3000? Kochani, 704, 304, 304. Zaczynamy od literki G, później są trzy puste pola. Kończymy pierwsze słowo samogłoską E. No i później zaczynamy od D, dwa puste pola CH. Kolejny wyraz, równie krótki jak ten na literkę T. Zaczynamy tym razem od literki S, są dwa puste pola. No i tutaj myślę, że szybciutko skojarzycie. Nie wiem natomiast, jak będzie z czwartym słowem, bo tutaj mamy tylko dwie literki pokazane. Jest to wyraz czteroliterowy. Następny wyraz na literkę T. Tutaj chyba też nie ma... No jest troszkę w sumie możliwości stawienia, tak sobie myślę, różne słowa mi przychodzą do głowy, których za bardzo wymówić nie mogę, kochani. Nie. Następny wyraz, TRZ, dwa puste pola i samogłoska i na samym końcu. No i ostatni, jakim wyrazem kończymy? Zaczynamy od literki K, macie raz, dwa, trzy, cztery puste pola, w które należy wstawić literki i kończymy literkami STA. Przypomnę wam tylko jeszcze dla formalności, że musicie te literki wziąć sobie po prostu z alfabetu, po prostu. Czyli nie ma tutaj żadnej puli, właśnie może na tym polega problem, panie reżyserze, że jesteśmy w połowie odliczania, 5 chwilek nam zostało. Jeśli wy nie wiecie, jakie literki wstawić, no to musicie poszukać po prostu od literki A do Z, pokombinować, jakie słowo tam mogłoby pasować, o jakie przysłowie chodzi. Na pewno się uda. Trzymam kciuki za kogoś z was. Teraz to chyba jest czas tak naprawdę na wybieranie numeru telefonu do studia, nie na szukanie. No i mam nadzieję, że ktoś skojarzył, że ktoś już szuka, że ktoś szybciutko numer telefonu wybiera. Kto spróbuje? 704, 304, 304. Cztery chwilki nam zostały, kochani. Szybciutko. 704, 304, 304. Czy wpadnie do mnie do studia błyskawicznie jedna osoba, czy ktokolwiek spróbuje rozwiązać tę zagadkę? Kochani, podejdźcie się do tego jak najbardziej poważnie. Mamy tylko cztery chwilki na to, aby ta zagadka mogła z ekranu zniknąć. Mam nadzieję, że w tym czasie ktoś z was tutaj do mnie szybciutko trafi, że pieniążki zabierze. Wszystko w waszych rękach. Mam nadzieję, że telefony komórkowe czy stacjonarne również, że szybciutko wybieracie numer i że zaraz będę mogła te 3000 komuś z was oddać. Cztery chwilki, panie reżyserze, to może dajmy 4000. Ja już dobieram, nie wiem co na to reżyser, ale kochani, dobrze. 4000 złotych do wygrania, nawet 4000 dla kogoś z was. Kto powalczy o te pieniądze? 4 chwilki, 4000, może ta czwórka okaże się dla kogoś z was szczęśliwa. Należy wybrać 704, 304, 304, czyli w sumie już mamy 5 z tych czwórek. No, szybciutko. Kto jest przed telewizorem, kto walczy, kto próbuje, kogo z was usłyszę? Zaczynamy od literki G. No i może te dwa pierwsze słowa udało wam się rozszyfrować i ktoś nagle błyskawicznie skojarzył, jakie przysłowie chodzi, co? Kto powalczy? Szybciutko. Cztery chwilki, 4000 złotych do wygrania. Kto uzupełni te literki i odczyta przysłowie? Czy jest jedna osoba, która sprostała temu zadaniu? Szybciutko? Kochani, czekam na jedną osobę, ale szybciutko, muszę usłyszeć ten telefon możliwie szybko. Chciałabym bardzo komuś z was oddać nawet 4000 złotych. Kto powalczy? Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem, kochani? Słyszałam, że do reżysera chętnie się zgłaszaliście, a właśnie do mnie może... Nie wiem dlaczego właśnie. Panie reżyserze, może musimy się zamienić. No. To może jednak? Dobrze, zadzwońcie do mnie i powiedzcie chociaż, czy chcecie, żeby reżyser się ze mną zamienił. Jeśli chcecie, to za chwilkę poproszę reżysera.
a ja wyreżyseruję program, jeśli chcecie. Może przygotuję jakąś fajną zagadkę dla was, tak na szybko. No, kochani, chociaż zgłoście się i powiedzcie. Jeśli chcecie, to ja reżysera bardzo, bardzo poproszę, żeby wpadł do studia, żeby ktoś mógł się zgłosić po te pieniądze. Może reżyser, nie wiem, wydaje się być bardziej wiarygodny, może te pieniądze nie wyglądają realnie, nie mam pojęcia, kochani. 4000 zł są w mojej dłoni i bardzo chciałabym te pieniążki komuś z was oddać. Tylko kto powalczy? 3 chwilki? Szybciutko? Trzy ostatnie chwile, kochani. Mnie strasznie stresuje, kiedy widzę na ekranie trójkę, bo sobie myślę, że tego czasu już w zasadzie nie mamy. Zaraz 3 chwilki tak szybko zlatują i że ten czas tak szybko upływa. W zasadzie zaraz będzie 2, później 1. No i czuję się już zestresowana, więc bardzo bym chciała kogoś z was możliwie szybko usłyszeć, kto jest przed telewizorem, kto walczy, kto próbuje. No? Kochani, 4000 zł do wygrania. 704, 304, 304. Dwie chwile. Kochani, kończymy tę zagadkę. Kto jest przed telewizorem? Jeśli jest jedna osoba, to bardzo proszę, niech w tej chwili, właśnie teraz, razem ze mną wybierze numer, niech się do mnie zgłosi i zabierze pieniądze. 4000 dla kogoś z was, tylko wybierz. 704-304-304. No, szybciutko, 2 chwilki. Kochani, kończymy zagadkę. Ta zagadka na pewno nie będzie w nieskończoność na ekranie. Powalczcie, rozwiążcie ją szybciutko i zaraz przejdziemy do zagadki kolejnej. Bardzo bym chciała kolejnej osobie oddać kolejne pieniądze. Kto powalczy, kto spróbuje? No, szybciutko. Jedna osoba. No, kochani, tylko to musi być błyskawiczna decyzja. Jeśli chcesz zabrać nawet 4000 zł, te pieniądze mogą do ciebie powędrować, tylko musisz się do mnie zgłosić. To nie jest tak, kochani, że ja mogę sobie wybrać osobę, której chciałabym te 4000 zł oddać. To wy musicie wybrać numer, musicie się do mnie zgłosić i powalczyć o te 4000. Kto wie? Ostatni moment, ostatnia chwilka, szybciutko. Kto jest przed telewizorem? Kto skojarzył? Kto jest świetny, jeśli chodzi o przysłowia? Wy lubicie czasem takie wyzwania, lubicie tego typu zagadki. Ja wiem, że może przysłów na co dzień nie używamy. Na pewno to nie jest zagadka dla wszystkich. Ale jeśli jedna osoba wie, jeśli jedna osoba skojarzyła, to serdecznie zapraszam. Ostatni moment, także żarty się skończyły. Teraz musimy się wziąć za wybieranie numeru, bo rozwiązanie zagadki mam nadzieję, że już macie. Jeśli przed telewizorem jest 1, 2, 3 osoby, to bardzo proszę o wybranie numeru telefonu do studia. Sprawdź swój pomysł. 704-304-304. Kochani, jak to się stało? Co się dzieje? Czy jest problem z tą zagadką? Ja wiem, że to przysłowie może jest trudne, ale musicie sobie z nim poradzić szybciutko. 4000 zł dla kogoś z was. Ostatnia chwilka. No, kochani, szybciutko. Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery.
Czy jest jedna przygotowana osoba? Czy ktokolwiek z was może wybrać numer telefonu? Pospieszcie się, kochani. 4000 zł czekają, tylko muszę kogoś z was usłyszeć. No, szybciutko. Kochani! Uwaga, zero! Pospieszcie się, kochani, muszę kogoś z was możliwie szybko usłyszeć. Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? Bo reżyser, słuchajcie, mnie bardzo pospiesza, mówi Monia. Kończymy, trudno, widzowie nie wiedzą. Musimy zakończyć tę zagadkę. No nie możemy czekać w nieskończoność, także weźcie też to pod uwagę, kochani. No gdybyśmy mieli dużo czasu, to dalibyśmy wam go. Dlaczego nie? Ten czas jest wasz, te zagadki są wasze, te pieniądze są dla was. Także wszystko tutaj w waszych rękach. Tylko kogo usłyszę? Czy ktoś już wie? Minus tego programu jest taki, że ja nie mogę sobie z wami porozmawiać. Nie wiem, jakie jest wasze stanowisko. Czy wy chcecie zmienić tę zagadkę, czy wy chcecie jakąś inną zagadkę zobaczyć na ekranie? Kochani, pospieszcie się, postarajcie się, dobrze? 704 304 304. Szybciutko. No, czy jest jedna osoba? Kochani, błyskawiczna decyzja. 4000 zł do wygrania. Kochani, kończymy zagadkę. Szybciutko. Jest jedna osoba? Jeszcze moment, czekam jeszcze sekundkę, daj mi jeszcze moment. Ktokolwiek z was skojarzył to przysłowie? Szybciutko? 704-304-304. No kochani, nie każcie mi tak czekać, naprawdę. Też z drugiej strony czekaliście na mnie z tego kawał czasu dokładnie, więc ja też czuję się zobowiązana, żeby na was zaczekać. No ale nie róbcie mi tego, dobrze? Wy nie musicie tego robić. Naprawdę nie musicie. Możecie się zgłosić po te pieniądze. No! Jeśli ktoś z was chce, aby program poprowadził reżyser, to powiedzcie to, to ja też reżysera bardzo, bardzo poproszę. Może się zgodzi jeszcze. Panowie z realizacji troszkę się boją, więc reżyser taki odważny. No, szybciutko. Kochani, mam dla was nawet 4000 zł. Czy chcecie po te pieniążki się zgłosić? No? No właśnie, może tych liter jest za mało. Ja tak cały czas o tym myślę, bo wiesz, skojarzyć dane przysłowie, to nie chodzi o to, że widzowie...
No może po prostu nie wiedzą, no bo jeżeli jest ktoś przed telewizorem, przecież udawało wam się rozdawać pieniądze, rozwiązać kilka zagadek, to i nie wiem, albo to może moja wina, może rzeczywiście z reżyserem powinniśmy się zamienić. Jeśli nie moja wina, no to musisz pokazać troszkę więcej literek, tak żeby sobie widzowie byli w stanie z tą zagadką poradzić. Muszę ci powiedzieć, że kiedy zobaczyłam tę zagadkę, oczywiście to była dla mnie pierwsza zagadka, to ja się zdziwiłam, że jesteśmy na tym etapie programu, bo zazwyczaj zaczynam od tych łatwych zagadek. Przecież słyszę osobę za osobą, telefon za telefonem, oddaję pieniądze, a tutaj zagadka nie najłatwiejsza na ekranie. Kochani, kto chce powalczyć o pieniądze? Jeśli chcesz, jeśli tylko znasz odpowiedź, nie możesz czekać, musisz szybciutko wybrać numer, błyskawicznie do mnie do studia trafić. To jak, panie reżyserze? Zobaczymy teraz, jakie literki nam pokazałeś. Dobrze, kochani, 2 minutki 30 sekund. Dokładnie tyle mamy czasu na to, aby tę zagadkę rozwiązać. I uwaga, mówię, czas start. No i mam nadzieję, że ktoś teraz rozszyfruje. Kto teraz się zgłosi? Teraz jest czas na rozszyfrowanie tej zagadki. 4000 zł do wygrania. Myślimy, myślimy, szybciutko. Szybciutko, 2 minutki. Kochani, czy jest jedna osoba przed telewizorem? Bo ja, pan reżyser powiedział, Monia, to by sobie świetnie radzą. Ja nie wiem, czy to twoja wina, dlaczego do ciebie jakoś tak nie chcą się za bardzo zgłaszać. Nie wiem, no teraz czuję się troszkę odpowiedzialna za tę zagadkę. No ale z drugiej strony tutaj nie ja ją na ekranie pokazałam, także może rzeczywiście nie jest to najłatwiejsze zadanie, żeby ją rozszyfrować. Kochani, 1,5 minutki, ostatnie 1,5 minutki. Czy jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? Czy ktokolwiek z was jest w stanie podać mi prawidłowe rozwiązanie? Szybciutko. Minuta 15 sekund. Kochani, jedna osoba. Czekam tylko na jedną osobę. 4000 zł są do zabrania. Minuta. Kochani, szybciutko, jeśli masz pomysł, to jest czas na wybieranie numeru, na to, aby się do mnie możliwie szybko zgłosić. Wybierz 704, 304, 304 i podaj mi prawidłową odpowiedź. No, 45 sekund. Jedna osoba, jedna przygotowana osoba, której bardzo bym chciała oddać pieniądze, do wygrania 4000 zł. Nawet 4000 dla kogoś z was, dla jednej osoby. 30 sekund. 25 sekund. No, kochani, dla kogo te pieniądze? 20 sekund. Wybierasz numer? Może po raz ostatni warto wybrać numer. Czasem tak jest, że kiedy mało osób zna prawidłowe rozwiązanie, to trzeba wybrać numer jeszcze raz, bo kiedy jest dużo osób przed telewizorem, dużo osób wybiera numer, to łatwo jej się tu przebić, łatwiej tu trafić. Szybciutko. 4000 zł dla kogoś z was. 5, 4, 3, 2, 1 i... Szybciutko? Dobrze, kto przez te 2,5 minutki rozszyfrował tę zagadkę, wybiera w tej chwili numer. Teraz, dobrze? Teraz, szybciutko, pospieszcie się. Kochani, ja chcę dla was jak najlepiej, ja nie wiem, co zaraz reżyser zrobi. On generalnie jest bardzo dobrym człowiekiem, ale zaraz nam może tę zagadkę zabrać. Czasem jego cierpliwość też ma jakieś granice, prawda? Także... Kochani, czy jest ktokolwiek przed telewizorem teraz? No nasłuchuję cały czas tego jednego telefonu do jednej osoby, ale nie wiem, no. Czy ktokolwiek sobie poradzi?
Kochani! Szybciutko! No! Patrzę na te pieniądze. No właśnie, patrzę na te pieniądze w sejfie. Panie reżyserze, a może dorzucimy jeszcze troszkę pieniążków? Co na to reżyser? Że ja dzisiaj przesadzam? Wiem. No to jak? Tak? No, no to cudownie, teraz czekam tylko na decyzję, ile mogę jeszcze sobie z tego sejfu dobrać. $6000, proszę bardzo, kochani, ja teraz dobieram jeszcze 2000. No, staram się wam jakoś, jak mogę, tylko zrekompensować tę sytuację dzisiejszą. O, już mam? Dobra. No, ja myślę, że tak. Ale kogo, panie realizatorze? Nie. Ja chcę dla wszystkich jak najlepiej. Ja też mam dobre serduszko, tylko jakoś tak czasem... Czasem ludzie mi to troszkę utrudniają, no. Których spotykam. Ja bym bardzo chciała, ale już nawet byłam dzisiaj tak zaaferowana, że nie zerknęłam na identyfikator żaden. Nawet nie wiem w sumie. Ja tylko... Znaczy w sumie to powiedziałam tylko przyjmuję, czy ja mogę tylko zapłacić, zrobię przelew, jadę, muszę jechać. Nie, pani nigdzie nie pojedzie. Ciekawe, co by było, gdybym odjechała. Aż jeden pan się zaczął śmiać, że zostaje już chyba zarekwirowana. Ja zostaję zarekwirowana. Ach, kochani, chciałabym, żeby ktoś z was teraz zabrał te 6000. Czy ktokolwiek do mnie do studia trafi? Zawsze musi być ten taki drugi raz w życiu, panie reżyserze. Pierwszy raz z wami, ale to już drugi raz w moim życiu taka sytuacja w sumie. Tak. Tysięcy, kochani, dla kogo? Dla kogo z was? Uwaga! Kochani, chciałabym jak najszybciej wam te pieniążki dać. Tak jak dzisiaj jak najszybciej też chciałam je zapłacić. Czasem to nie wychodzi, ale wam mogę oddać je błyskawicznie. No, 704-304-304. Czy wpadnie do mnie błyskawicznie jedna osoba? Masz jakiś pomysł? Udało ci się rozszyfrować to przysłowie? Kochani, 6 tysięcy. Takie pieniądze proponujemy za rozwiązanie tej zagadki. Musimy się pospieszyć. No, spróbujcie. Podejmijcie wyzwanie. No, słyszałam, że było kilka osób przed telewizorem. Co nagle się stało? Ja chcę rozegrać cały program tak, jak on miał wyglądać. No, mimo tej dzisiaj takiej sytuacji, że mnie nie było widać na samym początku, bo wcale mnie tu nie było. No, taka jest prawda. To chciałabym, żeby widzowie byli zadowoleni, żeby mogli wygrywać jak największe pieniądze. No i tutaj jako rekompensatę reżyser... Mówi Monia, dobrze, to musimy teraz jakoś widzom się odwdzięczyć, więc dajemy duże pieniądze, ale
Nie wiem, nie wiem. Jak my mamy sobie z tą zagadką poradzić? Kochani? Czy jest jedna osoba, która wpadła na prawidłowe rozwiązanie? Kochani, szybciutko. Kończymy zagadkę. Jeśli jedna osoba wpadła na prawidłowe rozwiązanie, to niech szybciutko się do mnie zgłosi. Niech wybierze numer, niech powalczy o pieniądze, dobrze? Do wygrania nawet 6000 zł. No, do kogo powędrują te pieniądze? Szybciutko. Kochani, ja chcę komuś z was oddać nawet 6000 zł. Czy ktokolwiek chce się po te pieniądze zgłosić? Podejmij wyzwanie, spróbuj, podejmij odpowiedź, wybierz numer, zabierz 6000. No? Kochani? Chcę komuś z was oddać 6000. Kto chce te pieniądze zabrać? Kto powalczy? Kto spróbuje? Jak brzmi to przysłowie? Tylko bardzo proszę, kochani, upewnijcie się, jakich literek brakuje, ilu liter brakuje, tak żeby niczego tutaj nie pomieszać, nie pomylić, żeby mogło usłyszeć dokładnie to hasło, które za chwilkę wyświetli się na ekranie. No już jest lepiej, już nam reżyser kilka literek tutaj dołożył, więc wie, że ktoś może skojarzy. Ułóżcie trzy... Nie, no teraz tak naprawdę musi już być osoba, która sobie z tą zagadką poradziła. Powinnam powiedzieć, ułóżcie tutaj kilka literek, których brakuje. Jeśli rozszyfrujecie, nie wiem, dwa pierwsze słowa, to powinniście po prostu skojarzyć, jakie przysłowie chodzi. No ale nie wiem, panie reżyserze, taka piękna pogoda, może widzów wcale nie ma przed telewizorem, może, no nie wiem. Dobrze, daj mi jeszcze moment, daj mi jeszcze chwilkę, zobaczysz, że za chwilę ktoś tę zagadkę rozwiąże. Ja trzymam kciuki i wierzę w widzów. Kochani, 6000 zł do wygrania. Kto chce naprawdę te pieniądze wygrać? Kto się do mnie zgłosi? Błyskawiczna decyzja, 704-304-304. Czy ktoś może wybrać numer? Jest tylko jeden numer, kochani, który wybieramy z komórek czy z telefonów stacjonarnych. Ważne, by się zgłosić, dobrze? Jakie to będą słowa? No dużo tych słów trzeba rozszyfrować, ale dużo tych literek się pojawiło na ekranie, także powalczcie, spróbujcie. No? Jedna osoba, szybciutko. Kochani, potrzebuję usłyszeć jedną osobę. Kto się zna na przysłowiach? Czy jest jedna osoba przygotowana teraz przed telewizorem? Czy ktokolwiek ogląda program właśnie o tej godzinie, właśnie o tej porze? Kto lubi przede wszystkim przysłowie? Kto jest w stanie skojarzyć? Mnie się wydaje, panie reżyserze, ja się dzisiaj naprawdę czuję taka odpowiedzialna, no bo może, ponieważ widzowie mnie nie widzieli, to może po prostu odeszli sprzed telewizorów, stwierdzili, że no nie można wygrywać pieniędzy, ale kochani, to nie jest tak, że jeśli mnie nie widać, nie możecie. Sami wiecie, no, reżyser mówił, że się zgłaszaliście, że kilka osób wygrało. No, kochani, pospieszcie się. Mówicie, że widzowie może tak, nie wiem, nie dowierzają, że można te pieniądze wygrać. No mówię, kochani. 6000 trzymam w ręku. Te pieniążki są do zabrania. No, kochani, to jest program na żywo. Zgłoście się.
albo usłyszę teraz telefon. Słuchajcie, w każdej chwili mogę usłyszeć ten telefon. Mogę teraz, mogę za minutkę, jeżeli tylko reżyser nam pozwoli, nie pokaże nam prawidłowego rozwiązania. Czy jeżeli nikt nie trafi do studia, no bo jest szansa, w każdej chwili mogę usłyszeć odpowiedź. Także możecie jeszcze, jeśli szukacie, no to szukajcie w dalszym ciągu, dopóki nie, nie widzę rozwiązania na ekranie. Nikogo jeszcze nie usłyszałam, kto by mi podał prawidłową odpowiedź, to jest cały czas możliwość zebrania tych pieniążków. Kto spróbuje? Kto powalczy? No i się martwię, że po prostu widzowie, wiesz, zobaczyli rączkę reżysera, która mówiła im, ile czasu jeszcze mają i się zdenerwowali po prostu. Stwierdzili, że to niemożliwe, że można się zgłosić po pieniądze. A teraz, kochani, nie wierzycie naprawdę, że można wygrać te pieniądze, 6 tysięcy? Te pieniądze są naprawdę w mojej ręce. Chciałabym wam je oddać. Kto spróbuje? No? Masz pomysł? Jesteś w stanie im podać to przysłowie? Tylko nie pomyl żadnego słowa. Upewnij się, że dobrze wstawiłeś literki. Literki, które są podane, muszą być na tych miejscach, na których widnieją, dobrze? 6 tysięcy złotych o te pieniądze walczymy, no i kto powalczy rzeczywiście? Kto spróbuje? 704, 304, 304. Kończymy zagadkę szybciutko. No, 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 no. Kochani, tak wygląda nasza wygrana od tej chwili. 6 tysięcy złotych dla kogoś z was. Jakie to przysłowie? Szybciutko. Czy jest jedna osoba, czy ktokolwiek skojarzył? 704, 304, 304. Jedna osoba, naprawdę nie szukam tłumów. Wystarczy mi jedna przygotowana osoba, która błyskawicznie wybierze numer, która błyskawicznie tutaj do mnie do studia trafi. Tylko czy ktokolwiek jest przed telewizorem, bo ja zaczynam się martwić. Panie reżyserze, z reżyserem wszystko jakoś tak lepiej szło. Może się znów zamienimy chociaż na chwileczkę, może widzowie się zmobilizują, no może tutaj reżyser jest takim wybawieniem, nie wiem, dla widzów. Może... Nie wiem, kochani, no dlaczego się nie zgłaszacie? Kochani, i tak się cieszę, że reżyser jeszcze wam nie wyświetlił odpowiedzi na ekranie. W dalszym ciągu jest szansa na nawet 6 tysięcy złotych. Kto tę szansę wykorzysta? Kto błyskawicznie zgłosi się do mnie do studia? Kto spróbuje? Kto powalczy? Kończymy zagadkę. 6 tysięcy złotych jest do zabrania. Kto się zgłosi? Kochani! Ciutko! 6 tysięcy złotych. Dla kogo? Słuchajcie, nie mogę w nieskończoność czekać. Ja muszę kogoś usłyszeć. Tak jak wy mnie zobaczyliście, ja bym chciała kogoś usłyszeć. Chcę wiedzieć, że jesteście przed telewizorem. Wy nie wierzycie, że mnie nie ma? No, to było do zobaczenia, kochani. Wystarczyło włączyć program i zobaczyć, że mnie nie ma. Teraz jestem, są pieniądze, chcę wam te pieniążki oddać. Tylko nie wiem, czy wy jesteście, czy wy oglądacie program, czy wy rzeczywiście chcecie się zgłosić po te pieniądze. Jeśli nie chcecie, jeśli nikogo nie ma, słuchajcie, zmieniamy zagadkę. No może ta zagadka jest dla was za trudna. Szkoda czasu.
704-304-304. Nie wiem, kochani, a może właśnie to za mało, może wy tego nie widzicie, może macie mało ekran, może nie jesteście w stanie dostrzec. Może dlatego te zagadki wcześniej tak dobrze szły, no bo były na pełnym ekranie. Właśnie może o to chodzi, właśnie. Ja dzisiaj pobierałam pieniążki z bankomatu i też pan na przykład nie widział bardzo dobrze. Ja tak czekałam z 30 minut, a pan męczył się, nie widział. I nawet podeszłam do tego bankomatu i mówię, dlaczego ten pan tak długo przy nim stał? Ja nie rozumiem, już po prostu zaczęłam się niecierpliwić. Gdyby to nie był jedyny... No właśnie, no może tak, może pan bardzo chciałby się jakoś ukryć tutaj przed tym bankomatem. Nie mam pojęcia. No i pobierał kilka sum. Może jest jakaś taka opcja pobrać 50 zł i później kolejne 50 zł, nie wiem. A ja już zaczęłam się niecierpliwić, gdyby to nie był fakt, że to był jedyny bankomat w okolicy, no to tak naprawdę bym już pewnie zrezygnowała. No ale czekam, podchodzę i był taki przycisk opcja dla osób, które niedowidzą. I tak sobie pomyślałam, no tak, no może ten pan po prostu nie widział, może ja powinnam pomóc temu panu, a nie się złościć. Naprawdę była taka opcja. Właśnie nie wiem, bo ja widzę dobrze wszystko, kiedy mam szkła kontaktowe oczywiście. Tak, właśnie nie wiem, ale tak sobie pomyślałam, że ten pan może najlepiej po prostu nie widział. I może, kochani, wy macie ten sam problem, może wy tego nie widzicie, więc może powiększymy odrobinkę tę zagadkę, tak żebyście wszyscy mogli dostrzec wszystko, czego nie widzicie. No bo jeśli ktoś ma mały ekran, no to może to jakoś pomóc. Nie zaszkodzi spróbować, prawda? Wcześniej zagadki były na pełnym ekranie i reżyser mówi, Monia, ja słyszałem telefon za telefonem, ja nie wiem, dlaczego ty teraz masz jakiś problem. Ja też nie wiem, panie reżyserze, ale bardzo bym chciała te pieniążki oddać. Kochani, kto jest przed telewizorem, kto spróbuje? Cały czas jestem w studio, mimo że mnie nie widać, ale teraz mnie słychać. Możecie powalczyć o nawet 6 tysięcy. No, kochani, dajemy wam 1,5 minutki na to i zobaczymy, jak wam pójdzie. Uwaga, czas start. Zegar wystartował. Jeszcze raz przypominam numer telefonu, no i cały czas czekam. Ktokolwiek? Kochani, 45 sekund. Kochani, 25 sekund, szybciutko. No, kochani, 10 sekund. Szybciutko, to jest ostatnia szansa. Uwaga, 5, 4, odliczam czas do końca. 3, 2, 1 i... Kto jest przed telewizorem? Kochani! Teraz? Szybciutko. No, kto walczy, kto próbuje, kto jest przed telewizorem? Szybciutko. Masz pomysł, znasz odpowiedź, to nie możesz tracić czasu, kochani. Wiem, że jest przed telewizorem jedna osoba, która wie. To kwestia tylko zgłoszenia się do mnie. Wybierz numer jeszcze raz. Kiedy jest mało osób zna odpowiedź, no to czasem trzeba wybrać ten numer dwa razy, ale na pewno zaraz się uda. Spróbujcie. No. Szybciutko. No, kochani.
Szybciutko! Ja tu jestem! Widzicie teraz moją rączkę, zobaczcie, i pieniążki. Trzymam dla was, kochani, 6000 złotych. No? Szybciutko? Zobaczcie, jeszcze reżyser wam mówi, ostatnia szansa, kochani, ostatnia szansa, zgłoście się szybko. To nie są żarty, kochani, te pieniążki mogą do kogoś z was powędrować. Ostatnia szansa. No? Chcesz zabrać nawet 6000 złotych? Powalcz, spróbuj, podejmij wyzwanie, szybciutko wybierz numer. Zobaczcie, tutaj jest numer telefonu. Szybciutko? No, bo zaraz będziemy musieli wrócić, kochani, i ta zagadka nie zostanie w ten sposób tak cały czas. No, wcześniej była awaryjna sytuacja, dlatego zagadki były w powiększeniu, ale zobaczcie, no mówię teraz do panów w reżyserce, że no wcześniej podobno widzowie sobie jakoś radzili z zagadkami, a teraz to zobacz, jak to wygląda. No po prostu nie radzą sobie. Kochani! Ja tu jestem, cały czas jestem, czekam na telefon, teraz będziecie musieli zmniejszyć tę zagadkę, także to jest wasza ostatnia szansa, żeby się do mnie zgłosić. Kochani? Szybciutko! Jedna osoba? No kto? Kto spróbuje? Kto powalczy? Kogo usłyszę? Słuchajcie, ta zagadka nie może być w powiększeniu, niestety w nieskończoność. Ja myślałam, że może to pomoże, że kogoś z was usłyszę, ale wydaje mi się, że po prostu wy chętniej się zgłaszacie tutaj do reżysera po pieniądze. No, to jest chyba fakt po prostu. Nie mogę tutaj tego w żaden sposób zmienić, bo taka sytuacja miała miejsce. No, szybciutko, 6000 złotych, takie pieniądze walczymy, kochani, kto powalczy, kto spróbuje. Czy jest jedna osoba, która chce rzeczywiście te pieniądze wygrać? Podejmij wyzwanie, spróbuj. Słuchajcie, bo reżyser się już niecierpliwie, mówi Monia. Ja nie wiem dlaczego, ale z tobą jakoś wszystko jest trudniejsze. Może to nie moja wina, panie reżyserze, tylko wina po prostu tej zagadki. Może ta zagadka się widzom nie podoba. No nie wiem, wszystko jest możliwe. Kochani? 704, 304, 304, 6000 złotych do wygrania w dalszym ciągu. Tylko kto rzeczywiście chce się po te pieniążki zgłosić? Czy jest jedna osoba teraz przed telewizorem, jedna osoba, która rzeczywiście chce wybrać numer albo wybrała raz? Nie trać czasu, nie zastanawiaj się, czy wybrać numer, czy się zgłosić, tylko po prostu się zgłoś. Weź telefon stacjonarny czy komórkowy, no i podaj mi odpowiedź. Kochani? 704, 304, 304. No? Kochani?
Kto? Panie reżyserze, no jest jakiś problem, ja nie wiem. Kochani, zgłoście się po te pieniądze. Jedna próba, wybierzcie numer. Spróbujcie, no. Może zaraz będę mogła komuś z was oddać 6000 zł. Kto powalczy? No? 6000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby. Czy jest taka jedna osoba, która skojarzyła, o jakie przysłowie może chodzić? Czy powstawiałeś te puste pola literki, których brakuje? Czy ułożyłeś wszystkie słowa? Czy jesteś pewny swojej odpowiedzi, swojej jakby wiedzy dotyczącej przysłów? Czy ktokolwiek wie, o jakie przysłowie chodzi, kochani? 6000 zł, słuchajcie, my nie możemy czekać w nieskończoność. Panie reżyserze, proszę jeszcze o momencik. No ale naprawdę czuję się trochę tutaj, no to moja wina, co tu dużo mówić. No z jednej strony oczywiście reżyser pokazał zagadkę dość trudną, no ale wydaje mi się, że większość osób, która włączyła program, tak jak zawsze, 15:45, była bardzo zaskoczona i po prostu nie wiedziała, o co chodzi i wyłączyła po prostu telewizor, no bo nie wiedziała, czy rzeczywiście można wygrywać pieniądze, czy o co tutaj w ogóle chodzi. No kochani, no bardzo bym chciała, żebyście byli, żebyście rozwiązali tę zagadkę, żebyście sobie z nią poradzili. Walczymy o 6000 zł. Jest numer telefonu, który tutaj cały czas widać. Wystarczy go wybrać, wystarczy spróbować, sprawdzić swoją odpowiedź. Szybciutko, pospieszmy się, dobrze? Postarajcie się rozwiązać tę zagadkę. Kochani, czy usłyszę jedną osobę? Szybciutko. 704, 304, 304. No, reżyser mówi, że na tę zagadkę nam nie zostało najwięcej czasu, że musimy kończyć. Wiem, panie reżyserze, no bo zagadka jest już moment na ekranie, ale bardzo bym chciała, żeby ktokolwiek sobie z nią poradził, żeby ktoś do nas do studia w końcu trafił. Także daj mi jeszcze moment, może się uda zaraz. Spokojnie. Kochani, szybciutko, jeśli ktokolwiek z was skojarzył, to niech wybierze numer, niech się do mnie zgłosi, dobrze? Jest szansa na nawet 6000 zł, ja chcę komuś z was te pieniądze oddać. Wiecie dlaczego? Bo jak się komuś daje szczęście, to to szczęście wraca. Może ja dzisiaj też nie miałabym takiej sytuacji. No cóż, wszystko w waszych rękach. Po prostu. Szybciutko? No, kochani, 6000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby. Siedemset cztery, 304, 304. Dobrze, daj mi jeszcze moment, daj mi jeszcze chwilkę. No widzisz sam, jaka jest sytuacja, no.
No może to jest troszkę moja wina, może troszkę też wina reżysera, że pokazał tak trudną zagadkę na ekranie. Kochani, w każdym razie chciałabym, żeby ktoś z was tę zagadkę rozwiązał. No właśnie, reżyser pokazał, na początku były łatwe zagadki, mówi, wszyscy się zgłaszali. To nie jest moja wina, panie reżyserze, chyba tak do końca, no bo może pokazać po prostu za trudną zagadkę. Po prostu zostawiłeś tutaj widzów razem ze mną z trudną zagadką, jak mamy sobie z nią poradzić? Może wróć, panie reżyserze. Musimy coś zrobić. Ja poproszę jeszcze o momencik. No ja chcę komuś oddać te pieniądze. 6 tysięcy złotych. Nie codziennie się takie pieniądze wygrywa. Dzisiaj można. Jedna osoba? Kochani? No nie wiem, czy ktoś się zgłosi, kochani, czy mamy zmienić zagadkę, co zrobić, bo chciałabym z kimś z was porozmawiać. Ja słyszę, że tutaj w reżyserce panowie się zastanawiają nad zmianą zagadki na jakąś inną. Ja bardzo proszę jeszcze o momencik. No i gdyby to ode mnie zależało, to ja bym ją jeszcze przez chwilkę zostawiła. No może ktokolwiek wpadnie na prawidłową odpowiedź. Czemu nie? No może warto jeszcze moment zaczekać. A możemy chociaż jeszcze troszeczkę zaczekać. Momencik. Zobaczy, że zaraz ktoś trafi do studia. Zobaczy, że zaraz się uda nam tę zagadkę rozwiązać. Dobrze, do której możemy zaczekać? Do której? 18? No to już jest 18? Ojej. Kochani, maksymalnie do godziny 18. Która jest godzinka, panie reżyserze? No bo może widzowie mają inaczej ustawione zegarki i gdybyśmy mieli... ojej, niecałe 3 minutki nam zostały. Kochani, 18 za moment praktycznie. Pospieszcie się, dobrze? Szybciutko. Podejmijcie wyzwanie. Jeszcze jest szansa na... Nawet 6 tysięcy, tylko muszę kogoś z was usłyszeć. 17:57 i 30 sekund, tyle czasu nam zostało, 2,5 minutki, tak? No właśnie, czy ktokolwiek wybierze numer, czy kogokolwiek z was usłyszę? No? 2 minutki, 10 sekund do końca, czy ktoś odczytał to przysłowie? Czy komuś z was to się udało? Czy ktokolwiek zna odpowiedź? Kochani, 2 minutki, jest 1, 2, 3 osoby przed telewizorem, pospieszcie się, to jest idealny moment na wybranie numeru telefonu do studia. Nie wiem, co będzie za chwilkę może reżyser nam zabrać tę zagadkę. On też powiedział, Monia, nie wiem, czego to jest kwestia, no może rzeczywiście muszę wrócić do studia. Może widzowie wtedy się zaczną zgłaszać, no bo może, nie wiem, ty coś źle tłumaczysz. No ale co ja źle tłumaczę? Przecież ja powiedziałam wszystko, co wiem na temat tej zagadki. Pojawiły się literki, musimy uzupełnić te słowa literkami po prostu z alfabetu. No i musi tak naprawdę być osoba, która już sobie z tym poradziła, osoba, która już tę zagadkę rozwiązała, bo czekam tylko i wyłącznie do godziny 18. Kochani? 17:59 za 30 sekund, pospieszcie się. No panie reżyserze, jeszcze momencik, jeszcze chwilkę. Kochani! Minuta! No, kochani! No! Czy ktokolwiek z was zabierze 6 tysięcy złotych w ciągu 45 sekund? Czy jest jedna osoba, która wie po prostu, jest przygotowana? No! Komu z was oddam 30 sekund? Muszę komuś z was. Już się cieszę, no. No ale cieszę się, bo chcę komuś oddać. Ja wiem, że ktoś się zgłosi. Zobaczysz, widzowie zawsze czekają do ostatniej sekundki. To się teraz uda. Musi się udać, no. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Kochani, 20 sekund. Szybciutko. Czyj głos usłyszę? Kto trafi do mnie do studia? Uwaga. 5, 4, 3... 2, 1 i
reżyser mówi, Monia, ja odliczę. No dobrze, to tutaj reżyser o wszystkim decyduje, także kochani, szybciutko podejmijcie wyzwanie, jest szansa. No, sami widzicie, to jest program na żywo, szybciutko. Cztery chwilki, panie reżyser, czy reżyser odlicza? No, bo ja bym chciała dać więcej czasu widzom. No, kochani, zobaczcie, reżyser sam odlicza, cztery chwile wam daje. Szybciutko. Cztery chwilki, ja wam daję 6000 zł, tylko pospieszcie się, dobrze, bo jesteśmy już po czasie. Cztery chwilki, wykorzystajcie to, że są do wygrania pieniądze, duże pieniądze, sami widzicie. 6000 zł, trzy chwile. No, kto jest przed telewizorem? Dwie chwile. No, 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 kogo usłyszymy? Kochani, ja jestem przygotowana, ja mogę komuś z was te pieniądze oddać, tylko muszę usłyszeć jedną osobę, czy ktokolwiek skojarzył, no. Reżyser mimo wszystko mówi, Monia, uda się, zobaczysz, ja mam dobre nastawienie, dobry humor, musi się udać, to jest ostatni moment, ostatnia chwilka, no. Szybciutko. Nie mamy czasu. Widzę zero. Jeśli dobrze widzę, to widzę zero, kochani, więc szybciutko. Co mamy zrobić, panie reżyserze? Co z tymi pieniędzmi? Panie reżyserze? Panie reżyserze? A może 8000? Dobrze. Udało się, kochani, mamy 8000. Dobra. Ojej, taka praca to przyjemność naprawdę z reżyserem. Kochani! Mamy 8000 zł. Dostałam do reżysera. Dziękuję bardzo. 8000 zł od tej chwili. Pospieszcie się, tylko reżyser powiedział, nie będę czekać w nieskończoność. To są resztki budżetu na dziś. 8000 do wygrania w tej chwili. Pospieszcie się, zmobilizujcie się. Walczymy o pieniądze, duże pieniądze. Naprawdę, 8000 zł dla kogoś z was. Kto powalczy, kto spróbuje? Dzisiaj byłam załamana w pewnym momencie. Już myślałam, że do was, kochani, nie przyjadę. Ale teraz mi się humor naprawdę poprawił. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że zaraz ktoś z was te pieniądze wygra. Reżyser jeszcze powiedział, Monia, dobrze, podnosimy jeszcze nagrodę bonusową. Zaraz ktoś się zgłosi, zobaczysz. Ja wiem to, panie reżyserze, wiem. Kochani, kto walczy, kto próbuje? Są wakacje. Może chcecie sobie gdzieś pojechać, jakieś super last minute. Wydaje mi się, że gdyby wszyscy mieli po prostu taki przymusowy urlop, to nie byłoby takiej sytuacji, jaką ja miałam dzisiaj. Wszyscy byli szczęśliwsi. Od samego rana wstawali, byli uśmiechnięci, mieliby pozytywne nastawienie i po prostu każdemu by było dużo milej. No, albo pieniążki właśnie, jakbyśmy mogli zbierać po prostu z ulicy, to nikt by nie wypisywał różnych dokumentów, aby te pieniądze ściągać od nas, kochani. To ciekawe, jak płacimy w sklepie, to możemy powiedzieć dziękuję za rachunek, a tak nie możemy po prostu komuś dać pieniędzy i sobie odjechać. No ale żarty żartami, kochani, z czasem nie wygramy. Nasz program też ma ograniczone ramy czasowe, także muszę kogoś z was usłyszeć. 8 tysięcy na ekranie w dalszym ciągu. Jeszcze widzę, ale reżyser mówi, Monia, to nie będzie trwało w nieskończoność, musimy się pospieszyć. Dobrze, panie reżyserze, jeszcze moment, jeszcze sekundkę, bardzo poproszę reżysera o jeszcze chwilkę, dobrze? Reżyser dzisiaj, naprawdę, kochany, kochani, wykorzystajcie to, no jest szansa na duże pieniądze. No? Ostatnia chwilka? Chcę wam dzisiaj oddać pieniądze, duże pieniądze, w ramach takiej rekompensaty za to, że mnie dzisiaj od początku programu nie było. Ale ja muszę błyskawicznie usłyszeć jedną osobę. No, kochani, kolejne zagadki czekają. To nie jest tak, że my... Nie chcę zakończyć na tej zagadce. No, chcę przejść do kolejnej zagadki, kolejne pieniążki komuś z was oddać. Pewnie już nie będzie takiej wygranej. Nie wiem, czy reżyser się zgodzi na takie pieniądze. Ale teraz mogę usłyszeć telefon. Jeśli jest jedna osoba teraz przed telewizorem, to niech błyskawicznie wybierze numer. Niech się do mnie zgłosi. Pospieszcie się. 704-304-304. Jedna osoba, jedna przygotowana osoba, błyskawicznie, dobrze? Słuchajcie, bo reżyser mówi, Monia, wszystko w porządku, ale nie możemy żartować, no musimy się pospieszyć. To nie jest program, który trwa w nieskończoność. Kochani, no tak jak zaczynamy, w momencie, kiedy, wiecie, o której zaczynam, 15:45, po prostu muszę tutaj wtedy być. No nawet jak mnie nie ma, to i tak możecie wygrywać pieniądze z tego, co widzicie. No ale nie będzie na pewno tak, że
jak program się zakończy, to wciąż będą te pieniądze do wygrania. Także mamy ograniczone ramy czasowe. Pospieszcie się, im szybciej tę zagadkę rozwiążecie, im szybciej sobie z nią poradzicie, tym szybciej przejdziemy do kolejnej zagadki i te większe pieniądze będą dla was, no. Dzisiaj reżyser naprawdę ma dobry humor, także warto to wykorzystać. Warto po prostu wziąć telefon, wybrać numer, spróbować raz. Czasem jest tak, że trzeba spróbować jeszcze raz, ale można zabrać pieniądze. Myślę, że o te pieniądze to warto powalczyć. No nie muszę wam chyba mówić, nie muszę was namawiać, wy sami to wiecie, bo 8 tysięcy złotych na ulicy nie leży. A tutaj jakby leży, no trzeba oczywiście włożyć tutaj wysiłek, pracę i nie każdy sobie z tą zagadką poradzi, bo to przysłów nie używamy na co dzień, kochani. Przysłowia to nie jest łatwa kategoria. No może gdyby reżyser dał jakiś tytuł filmu, który był bardzo znany w tym roku, albo tytuł takiego przeboju muzycznego, który wszyscy znamy, wszyscy śpiewamy gdzieś na jakichś ślubach, nie wiem, no coś takiego bardzo znanego, no to już byśmy byli po zagadce. A przysłowie, no niestety, różnie z tym przysłowami bywa, a tym bardziej, jeżeli reżyser nam pokazuje tak mało literek i musimy sami na to hasło wpaść. No ale trzymam kciuki, wierzę w was, wierzę, że zaraz będziemy po zagadce, że ktoś z was 8 tysięcy złotych zabierze. No, kochani, szybciutko, pospieszcie się, kogo usłyszę teraz. Ja wierzę, teraz usłyszę telefon. Dobra, ja dyktuję numer, a wy wybieracie, ok? Macie telefony, jesteście przygotowani, nawet jeśli wybrałeś numer, nawet jeśli dzisiaj już wygrałeś pieniądze. Nie wiem, jaka jest sytuacja, nie wiem, czy w ogóle jest ktokolwiek przed telewizorem. Myślę, że większość osób zobaczyło, że mnie nie ma, więc pomyśleliście, nie ma pieniędzy. Pieniądze są. Ja wróciłam, jestem, kochani, jestem tutaj dla was. Powalczcie, 8 tysięcy złotych mam do oddania. Jest ktoś przed telewizorem? No to szybciutko, bierzemy telefony i wybieramy numer. 704-304-304. Szybciutko. Jedna osoba. No słuchajcie, to jest ostatni moment. Nie mamy nieskończenie wiele czasu. Musimy rozwiązać tę zagadkę możliwie szybko. Ktokolwiek? Kochani, od czego zaczynamy? Jeżeli masz problem z jakimś jednym słowem, strzelaj, nie wiem, kochani, muszę szybciutko usłyszeć odpowiedź. Może się uda, może akurat skojarzyłeś. Masz pierwsze, drugie słowo? No to już wiesz pewnie, o co chodzi. Zawsze tak jest, jak ktoś nam na przykład poda jakieś nutki, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, o jaką piosenkę chodzi. Jak ktoś nam powie, od czego zaczynamy, to łatwiej od razu nam się jakoś rozwiązuje resztę zagadki. Kochani, kto walczy, kto próbuje, kto jest teraz przed telewizorem? 704, 304, 304. No, nie możemy najdłużej czekać, kochani, i tak długo dajemy, długo czekamy. Panie reżyserze, właśnie, czy możemy dać z kolei pięć, super, piątka pojawiła się na ekranie, chciałabym dziesiątkę, ale reżyser mówi, Monia, 5 chwil, więcej czasu niestety nie mogę dać. Dobrze, ja rozumiem, reżyser i tak daje z siebie tyle, ile tylko może, więc dziękuję, panie reżyserze. 4 chwilki, no niestety, najwięcej czasu nie mamy, kochani, więc muszę kogoś z was możliwie szybko usłyszeć. Kto jest przed telewizorem? Kto może wybrać numer? Masz jeszcze 4 chwilki, ale więcej czasu nie będzie. Tutaj ostatnie odliczanie, musimy kończyć tę zagadkę. Chcesz zabrać 8 tysięcy złotych, chcesz sobie gdzieś polecieć, fajnie spędzić czas, wygrać pieniądze. Powalcz, spróbuj, podejmij wyzwanie, podaj mi odpowiedź i zabierz nawet 8 tysięcy złotych. No, ostatnie 4 chwilki, kochani, ostatnie odliczanie, błyskawiczna decyzja. Chcesz wygrać te pieniądze? To się zgłoś do mnie, po prostu podaj mi odpowiedź i zabierz nawet 8 tysięcy złotych. No? Chwilę? Kochani, nie mamy dużo czasu, pospieszcie się, kto jest przed telewizorem? Jedna, dwie osoby, tak naprawdę to jedna osoba mi wystarczy, ja tłumów nie potrzebuję, bo i tak do nas, do studia trafia jedna osoba, która po prostu zna odpowiedź. Jeśli znasz odpowiedź, to się zgłoś, jeśli nie znasz odpowiedzi, nie wybieraj numeru, kochani, bo to bez sensu. Panie reżyserze, nie kończmy tej zagadki, jeszcze moment, daj mi jeszcze chwilę. 3 chwilki, dobrze, 3 chwilki. A może na te 3 chwilki możemy dać zagadkę jeszcze w powiększeniu, szybciutko? Panie reżyserze? Ale to pomogło, no byłeś tutaj w studio, sam wiesz, jaka była sytuacja, była zagadka na pełnym ekranie i widzowie dzwonili, były telefony, były wygrane, więc na te ostatnie 3 chwile, czy ja mogę prosić reżysera o powiększenie zagadki? Kochani, 8 tysięcy, dla kogo? Kto jest przed telewizorem? Podejmiecie wyzwanie, kiedy zobaczycie, może ktoś nie dowidzi, panie reżyserze, no. Ale ja proszę, no wiem, że dzisiaj przesadzam, ale... Super, dziękuję bardzo, kochani. 3 chwilki, zastanówcie się, ja cały czas jestem w studiu i czekam po prostu na kogoś z was.
chwilkę, ostatni moment, musimy szybciutko tę zagadkę rozwiązać. No, do wygrania 8000 zł. Kto uzupełni te literki? Szybciutko. Kto odczytał to przysłowie? Słuchajcie, za chwileczkę wracam, macie jeszcze jedną chwilkę, bo zaraz zagadka nie będzie już w powiększeniu. To jest ostatnia szansa, ostatni raz zagadka jest na pełnym ekranie. Ja wierzę, że do mnie, do studia błyskawicznie ktoś trafi. 8000 zł. Dla kogo? No, kochani, wykorzystajcie ten ostatni moment. Ja wiem, że często wy się mobilizujecie dopiero w ostatniej chwili tak naprawdę do tego, aby się zgłosić, do tego, aby numer telefonu wybrać. Kto spróbuje? Gdybym tylko miała więcej czasu, ja bym wam ten czas dała, ale kochani, naprawdę, no nasz program ma ograniczone ramy czasowe, musimy się pospieszyć. Kto sobie z tą zagadką poradził? Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? Szybciutko? Uwaga, zero? Może teraz? Kochani? Kochani, ja jestem przygotowana. Bardzo bym chciała komuś z was zapłacić nawet 8000 zł. Kto powalczy? Kto jest teraz przed telewizorem? Kto spróbuje? Kto podejmie wyzwanie? Szybciutko? Ostatnia chwilka, ostatni moment, panie reżyserze, jeszcze momencik, jeszcze chwilkę. No, 704, 304, 304. Jakie to przysłowie? Szybciutko? Ajajajajaj. Kochani! No mądre to przysłowie, znane reżyser mówi, no może dla reżysera znane, takie życiowe mówi nawet, ale dla nas może niekoniecznie, panie reżyserze, może mnie nie wie. Ja jestem, kochani, przygotowana, tylko czekam na ten jeden telefon. Czy ktokolwiek skojarzył, czy jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? Pospieszcie się! 8000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby, szybciutko. Ostatni moment, ostatnia chwilka, jakie to przysłowie? 704, 304, 304. Kto walczy? Teraz? No jakie to przysłowie? Czy ktoś może mnie wypowiedzieć? Kochani, ja się też już zaczynam denerwować. Nie mamy nieskończenie dużo czasu. Ja nie mogę czekać tak w nieskończoność na kogoś z was. Jeśli przed telewizorem jest jedna osoba, to musi podjąć wyzwanie. Weź telefon, wybierz numer, spróbuj. Podejmij wyzwanie, po prostu zgłoś się do mnie. Zabierz nawet 8000 zł. Czy jest ktokolwiek przed telewizorem w tej chwili, w tym momencie? Kochani? Szybciutko. Dobra, po raz ostatni wybierzcie numer w sprawie tej zagadki. Albo się uda, albo się nie uda. Może ja poproszę reżysera za moment o zmianę. Szybciutko, jesteś przygotowany? Znasz odpowiedź? No to teraz wybierz razem ze mną. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. No, szybciutko. Teraz, kochani, jak to? Jak to? Co się stało? Dlaczego koniec programu? Jak to tak szybko? No właśnie, ja się tak czuję troszkę, może dlatego, że później przyjechałam, myślałam, że jeszcze mamy czas, że po prostu kończymy tę zagadkę, a my już kończymy cały program? Naprawdę musimy kończyć, zaraz muszę się żegnać? Ach, kochani, niestety, no zaraz będę musiała się z wami pożegnać. To jest ostatnia zagadka w dzisiejszym programie. Musicie się pospieszyć, podejmijcie wyzwanie. Dobrze, ile mamy czasu do końca tego programu, panie reżyserze? No bo... Ile? 57 sekund, nawet minutki nam nie dałeś? Ja myślałam, że... Jak to?
No reżyser mówi, Monia, no tyle czasu daje, tyle wyświetla tutaj realizacja, ja nie mam na to wpływu. No dobrze, kochani, 45 sekund, kto jest przed telewizorem? Szybciutko. Może po raz ostatni warto wybrać numer. Ja jestem przygotowana, tak jak wam powiedziałam, chcę komuś z was dzisiaj oddać duże pieniądze, chcę, żebyście podjęli wezwanie, chcę, żebyście spróbowali. Może raz wybrali numer, raz spróbowali, może się uda, trzymam kciuki. 30 sekund, dokładnie tyle czasu mamy na to, aby się zgłosić. Kto jest teraz przed telewizorem? Kto walczy? 704-304-304 i 20 sekund już widzę na ekranie. Strasznie mało czasu. Kochani! Słuchajcie, zaraz muszę się z wami żegnać. Pospieszcie się. Uwaga, odliczam czas do końca i mam nadzieję, że usłyszę ten jeden telefon. 5, 4, 3, 2, 1 i... Ktokolwiek, szybciutko? Jedna osoba? Błyskawiczna decyzja. Jeszcze moment, daj mi jeszcze chwilkę. Ja wiem, że musimy kończyć zaraz. Że muszę się zaraz żegnać. Moment. moment, panie reżyserze, no. Jak to już mam się żegnać? Nie, ja jeszcze chwilkę mam chyba. No, jak to, co powiedziałeś już, że... Ale dopiero zobaczyłam ten napis. No to chyba mam moment na to, żeby kogoś usłyszeć. No był moment, ale dałeś nam minutę. Co to znaczy minuta? Czy możesz mi na przyszłość mówić troszkę wcześniej, że zaraz kończymy? Tak, żebym ja zdążyła jakoś się nastawić, że zaraz muszę się z widzami żegnać. Nie, no jestem zdenerwowana. Ja dzisiaj jestem... Tak. Ja dzisiaj nie mam najlepszego dnia chyba, po prostu. Tak, zgadzam się. No, kochani, 8000 złotych dla kogoś z was. Dla kogo? Kto zdąży? Teraz to chyba nie powinnam zapytać, kto rozwiązał tę zagadkę, tylko kto zdąży się zgłosić z prawidłową odpowiedzią. To jest ostatnia zagadka w dzisiejszym programie. Ostatnia wygrana. Nie będzie więcej zagadek, kochani. Albo się zgłosicie, zabierzecie 8000, bo szansa na te pieniądze jest. Albo trudno, no, jutro się spotkacie z Asią. Także będzie wygrana, owszem, również kolejna, ale dopiero jutro. Kto powalczy? No, szybciutko. Kochani, dobra, no. Moment. To i ja widzę, że tutaj, Kubuś, masz super humor, tylko że ja nie mam się z czego cieszyć, no. Myślę, że są tłumy przed telewizorem? Bo ja nie sądzę. Nie, będę się cieszyć oczywiście, kiedy ktoś się wygra. Nie, ale ja stąd nie wyjdę, dopóki ktoś nie rozwiąże tej zagadki. Nie, ja dzisiaj później przyjechałam, w związku z tym ja mogę zostać dłużej, mnie to akurat nie przeszkadza. Panie reżyserze. No wiem, że nie mogę. Wiem, że musimy się żegnać zaraz, wiem. Ale ja i tak tu będę. Zaczekam, kochani. Do jutra będę czekać. Rozpocznę program, później przekażę kopertę Asi. Zaczekam. A co? Zaczekam. No bez sensu tak jeździć do domu i z powrotem. Tak myślę. Już mam się żegnać? Jeszcze chwilkę daj mi, jeszcze moment. No, a może jakoś uda się. Ja wiem, że dzisiaj w naszych czasach wszyscy tacy jesteś nieugięci, nie da się z nikim dogadać w żaden sposób. Ale może jakkolwiek spróbujesz, dasz mi jeszcze minutkę, wybłagaj w moim imieniu. Powiedz, że ja błagam. Zapytaj. No. Powiedz, że ja proszę bardzo o minutkę. Chyba mnie znają. Zapytaj. Możesz to dla mnie zrobić? Jak to mam się żegnać? Ale ja ci powiedziałam, ja stąd nie wychodzę, dopóki nie usłyszę mojego zwycięzcy. Trudno. No zapytaj, no. Proszę. To jak? Kubuś, zapytasz? Hej, daj mi minutkę.
Ach, kochani, no krzyczą na mnie tylko, że ja przesadzam dzisiaj, przesadzam. Ja nie chcę, kochani, no chciałabym usłyszeć telefon za telefonem. Ja nie wiem, może to moja wina, no bo reżyser mówi, Monia, do mnie wszyscy się zgłaszali. Ja nie wiem, po prostu ty masz jakąś złą energię. Ja mam złą energię? Nie, ja mam jak najbardziej pozytywną. Tak, minutkę poproszę, zapytałeś już, wiesz, czy mamy minutkę? Pokaż mi zegar minutowy. Ostatnia minutka, proszę. Super, dziękuję kochani, dostałam minutkę, widzicie, czasem warto prosić, no. Okazuje się, że może nie na wszystkich jakby, nie od wszystkich można coś wybłagać, ale udało się, 50 sekund. Szybciutko, czy jest jedna osoba? 8000 zł mam do oddania, kto walczy, kto próbuje? 40 sekund? 704, 304, 304, 35 sekund. 30 sekund? 25? Szybciutko? 704, 304, 304, 20 sekund? No, moment jeszcze, moment, 15 sekund. Szybciutko, kochani? Uwaga, 10, 9, 8, 7. Kto wybiera numer? 6, 5, 4, 3, 2, 1... Teraz? Moment. Nie. Chwilkę. Nie, tylko chwilkę. Daj mi moment. Dobra, no moment, jeszcze moment, 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 proszę cię, no. Kochani, kończymy. Aż mi głos odbiera. No. Kochani, kończymy. Nie. Nie, ja to reżyserowi jakoś wszystko wynagrodzę, ale daj mi jeszcze chwilkę. Może daj mi jeszcze chwilkę. Reżyser mi powiedział, kochani, że jeśli nikt z was się nie zgłosi, to zamiast mnie będzie rączka. Nie możesz tego zrobić. Ja wszystko powiem producentowi. Moment.
Panie reżyserze, jest reżyser teraz znany. Panie reżyserze, no będzie można o reżyserze teraz czytać. Nie mam czasu już, niestety. Mam nadzieję, że się dzisiaj dobrze bawiliście. Czasem te takie dziwne, trudne sytuacje dla nas okazują się być bardzo fajne, sympatyczne, chociaż nie jest tak do końca jeszcze. Kiedy ktoś wygra, to ja dopiero będę mogła się ucieszyć naprawdę z tego, że ktoś wygrał te pieniążki. Jest telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i bardzo, bardzo dobrze. 150 zł jest pana i teraz 30 sekund. Walczymy o nagrodę bonusową. Jest pan gotowy? Halo? No tak, tak. Dobrze, pytanie pierwsze. 3 razy 2 minus 6 to? Ojej. Zero. Tak, w jakim włoskim mieście stoi Koloseum? Koloseum. W Rzymie? Tak, w którym roku zakończyła się wojna 30-letnia? 1648. Dobrze, utrwalenie się w świadomości ludzi bodźca wzrokowego lub dotykowego to inaczej? No, to jest imprinting, ale mógłby pan powiedzieć wdrukowanie, wpojenie ogólnie, bodziec wzrokowy. Kochani, jutro widzicie się Zasią, trzymam za was kciuki, no i do zobaczenia, miłego dnia. Za chwilę.